pisząc różnego rodzaju poematy, co już wspominam o Atro, o Ili, o Emmie, o Mordegardzie, ale czasami też wspominam o bohaterach czasów przeszłych czy teraźniejszych. I dzisiaj chociażby właśnie o bohaterach czasów teraźniejszych, do których, jak sobie w ogóle zdałem sprawę, jest nam bardzo, bardzo blisko. I tak też nazwałem swój utwór. Jak blisko nam do bohaterów. O bohaterach Faerûnu mówić nie trzeba, choć każda prośba o historię bardzo mi schlebia, bo bliskość do nich czuję i nic wam nie insynuuję, ale jakbym w życiu poprzednim jedną dzielił z nimi duszę i za każdym razem odczuwam katusze, kiedy świadkiem upadku jestem lub śmierci potencjalnej, a ubić bohatera wcale nie jest najbanalniej. Więc na szlaku trafiliśmy na Varysa i Neyrę ekwipunek, a do nich czuję wyjątkowy szacunek, bo tak jak ja teraz, żyją, oddychają i boje toczą. I tak jak my wszyscy, krwią broczą. Więc jakże blisko każdemu z naszej drużyny do bohatera, ale i również padliny, ponieważ ekwipunek tej dwójki kochanków, znaleziony w górach, może świadczyć o trzech rzeczach. O śmierci, o porwaniu lub bliskości gdzieś w pobliżu, w namiętności chmurach. Siedzicie zmęczeni po walce, odpoczywacie, zliżecie swoje rany, że tak powiem. I zaczęliście rozmawiać z Varysem głównie, z Neyrą, na temat tego, co tutaj robią, na temat tego, co wiedzą. Varys w końcu uznał, że warto przekazać wam pewne informacje. Spogląda na każdego z was po kolei, bierze łyka jakiejś wody. Chyba, że dacie mu coś innego, to napije się czegoś innego, ale nic więcej nie ma, więc... Mam jakąś prostą truciznę w plecaku. Wyciągam i mi udaję. Najlepiej. Czekaj, masz to na sraczkę, dawaj. Dobra, więc Varys pociąga łyka wody. I spogląda na was. W sumie to zaczęło się jakiś czas temu. Mieliśmy zadanie, żeby dowiedzieć się, to nie było nawet tutaj w okolicy, ani w górach, ani w Ister, ani tutaj w okolicznych miejscowościach, ale mieliśmy za zadanie tutaj zrobić taki wywiad i dostaliśmy złe informacje, które były spowodowane tym, że po prostu ktoś podszył się pod kogoś zaufanego nam i nauczył się pewnych znaków, które mogły wskazać na to, że jest tą osobą, którą myślimy, że jest. A to raczej są szybkie spotkania i nie gawędzimy sobie przy tym przez dłuższy czas, żeby zauważyć, że coś jest nie tak. I przez to wpadliśmy w zasadzkę. No i chcąc potem dojść do tego, dlaczego tak się stało, znaleźliśmy naszego towarzysza już martwego. Dlatego też byliśmy w stanie ocenić, że po prostu to nie mógł być on. To nie on nam przekazał te informacje. I trop doprowadził nas właśnie tutaj. Przy czym okazało się, że to jest coś trochę głębszego. Mamy podejrzenia dwa w sumie, jeśli chodzi o tą osobę. I albo to jest zmiennokształtny, albo łupieżca umysłu, ale nie jesteśmy do końca pewni. Obie rzeczy nie są zbyt... Panie Varysie, co ty słupiesz za umysłu? Pierwsze słyszę. Oni tak, są... Zwłaszcza jakaś takie... Metafora, tak? Łupiesz tą... Bo to jak łupieżcy, to tak ze skarbów zazwyczaj, nie? Mi się z łupieżem kojarzy, ale... Łupieżca umysłu jest... stworem z innego wymiaru.
I potrafi bardzo mocno namącić w głowie i mają pewien swój system, gdzie mogą się nazywa kianki. To najłatwiej by wam to zobrazowało, czym to jest. To wchodzi do głowy i jest w stanie zamienić was w takiego stwora. Ile się skrzywi w chuj, tak po prostu jakby coś gówno miała pod nosem i po prostu się zamyka. Myślę, że to na początek wam starczy, żeby wiedzieć, czym to jest, ale w każdym razie umie bardzo manipulować umysłem i też potrafi manipulować przez to swoim wyglądem. A skąd możemy wiedzieć, domniemywać na przykład, że może ktoś z nas już jest zakażony łupkiem, albo że wy jesteście przez takiego łupieżcę przejęci i teraz nie mówicie nam tych wszystkich rzeczy, żeby wzbudzić nasze zaufanie. To trochę paranoiczne, nawet jak na ciebie? To nie paranoiczne, no wyobraź sobie, jaka to była historia. A to widzisz, dla niego to jest poetyckie. O kurde, tak. Ogólnie to zdecydowanie byście po jakimś czasie, no, ciężko jest na początku to rozpoznać, bo faktycznie przez pierwsze parę godzin, prawie cały dzień, to jest to nie do końca rozpoznawalne, nie ma pierwszych żadnych objawów. Ale potem już zaczyna się pokazywać. Najpierw można zauważyć takie drobne rzeczy, jak na przykład zmiana jakiegoś zachowania, zmiana po prostu mówienia. Takie podstawowe rzeczy, które gdzieś charakteryzują każdego z nas. Wiecie, o czym mówię, nie? Kontynuuj. Później powoli zaczyna się ta fizyczna przemiana w łupieżce i zaczyna między innymi zmieniać się kolor skóry. Oni są fioletowi. Pojawiają się, no, oni mają takie macki na twarzy. Tak jak ośmiornice, coś takiego, kałamarnice, takie z przystawkami trochę, prawie że. Tylko, że nie mają tych przystawek, tylko mają takie same macki. Później, jak już za przemiana fizyczna się zmieni, no to też, no to już więcej jakby nie jestem w stanie wam opisać, bo potem to już nie wiem do końca. Myślę, że po prostu są zabierani przez tych łupieżców umysłu. A czy widziałeś kiedyś takiego łupieżca umysłu? Jeszcze mi się nie zdarzyło mieć z nimi do czynienia, ale dużo się doinformowałem po tym, jak zaczęliśmy szukać informacji na temat tej postaci, która tutaj nam pokrzyżowała plany. I czego się dowiedzieliście? On wyciąga swój kajecik, zaczyna sobie notować. Dobrze, no on na pewno są bardzo wrogo nastawieni do Gitianek. Oni toczą wojnę w pewien sposób. Mają moce psioniczne, w sensie umysłowe, tak? Ciężko też wiedzieć wszystko, bo tak jak mówię, oni są z innego wymiaru i dosyć rzadko są spotykani u nas, praktycznie w ogóle. Więc jeśli tutaj jest, to musi mieć jakiś powód, dlaczego to w ogóle dotarł do nas. No i właśnie dowiedziałem się na temat mniej więcej, jak wygląda ich system z tymi kijankami i przemiana. Ale tak to dużo więcej to się nie udało mi dowiedzieć. No myślę, że to i tak jest całkiem sporo. To brzmi bardzo egzotycznie w sumie. Ja nigdy nie słyszałem o tych łupieżcach umysłu, a mam wrażenie, że wiem całkiem sporo o różnych stworach. Nawet niejaką sowę z kryształem byłem w stanie rozpoznać. Także sowy z kryształem? Nie wiem, o czym mówisz, ale pewnie one są u nas na świecie, więc dlatego było ci łatwiej to rozpoznać. No tak, więc no, to Mordegard, brzmi troszkę fantastycznie. To nie był kryształ. To było trzecie oko na czole, po prostu.
Ale troszkę wyglądały jak kryształ, musisz przyznać. No może w tej zamieci, jak już sobie oczy zmrużyłeś. Ale na początku mówiłeś kryształ, a to nie był kryształ, więc... No takie miejsce pulsujące światłem, no skojarzyło mi się z kryształem. Czy ja na przykład, ponieważ oni wędrują pewnie po różnych planach, nie? A czy ja mogłem kiedyś w swoim planie, w sensie w tym Feywild, spotkać się z podobną istotą? Nie, to tam na pewno by ich nie było. Ja mam, czy jeśli to dobrze uargumentuję, bo już sobie wymyśliłem coś, to czy mógłbym wiedzieć coś więcej o łupieżcach umysłu? To będzie raczej trudne, byś musiał sobie rzucić, myślę, chyba na historię. Historię. Ja się tak patrzę, czy coś innego ewentualnie. No myślę, że historię najbardziej. Ewentualnie, no czysta inteligencja, ale... Znaczy, no to i tak nie mam biegłości w historii, więc obojętne, które. Historia też jest inteligencji. No, historia. No tak z, myślę, że z 16 byś musiał mieć, nie? Bo to jest raczej takie dosyć rzadkie. Mogłabym ci... Elmenor, dawaj inspirację. Dobra, nieważne w takim razie, szkoda. Przynajmniej też nie jestem pewien, czy na pewno wszystkie informacje są prawidłowe, ale z tych źródeł, co znaleźliśmy, no tak wynika. Także dobrze, wszystko się okaże, jak się... Czyli fioletowe mają macki i wpływają na umysł. Tak. Dobra, i te bzdury... Czy... I jeszcze raz? I te bzdury, po co nam mówisz? Dlatego, że jak się domyślamy, jesteśmy pewni tak, no praktycznie pewni, że osoba, która tutaj przewodzi ogrom, ten ich szef, o którym wspominali, może nim być. Bo ty tak mówisz. No tak się dowiedzieliśmy. Okej. To jest w ogóle bardzo ciekawe. Tak patrząc na... działania, które te ogry podejmują, raczej wątpię, że łupieżca umysł miałby co łupić. No ale może. Ja nie jestem biologiem. Wyskrobują coś tam, wiesz, z resztki jakiejś z tych czaszek. Zawsze mogą czym być... Czym oni się żywią? Jak to jest łupieżca umysłu, to się wzięło tylko dlatego, że wpływają na umysł? Czy faktycznie pożerają mózgi? Tego, przyznam szczerze, że nie udało nam się dowiedzieć. Czy, nie wiem, czyszczą głowę z wspomnień, czy coś, jak łupią. Może jakieś pozytywne emocje, pozytywne fluidy wysysają. Dobre wibracje, tak? Bardzo możliwe, że jak się zmieniasz w łupieżce, to nie pamiętasz swojego poprzedniego życia. Ale no pamiętał, to pewnie byś nie... A wy byście tak długo w klatkach u tego szefa, którego nikt nie widział, może jesteście faktycznie zarażeni. Jeżeli co mówicie, to prawda. I faktycznie istnieją jakieś takie dziwne kijanki i... No, ale chwila, mówiliście po paru godzinach się zmienia zachowanie, a po jakim czasie się zmienia kolor skóry? Po paru dniach. Okej. Okay. No to przyszliśmy tutaj dzień po tym, jak Elmenora porwali, bo pewnie byli się tutaj trochę dłużej. Dobra, ale kwestia, czy im wierzysz, że tak jest. No tak. Pięknie, ale co, mówią nam, co chcemy usłyszeć i to, ile musimy wiedzieć, czy co? Znaczy, nie wiem, jaki by mieli cel w tym, żeby nas okłamywać, bo ten przywódca tych ogrów, kim by nie był, przydałoby się go pozbyć. A czy jest to jakiś zwykły człowiek, czy łupieżca umysłu, tak naprawdę nie wpływa na to, że jest zagrożeniem. Jedynie wpływa na to, jak dużym może być zagrożeniem. Przy czym, patrząc na to, jak dużo informacji mamy o tych łupieżcach umysłu, to równie dobrze mógłby to być jakiś mag. Tyle samo wiemy. Chyba, że się ukrywa. I nie chce za bardzo korzystać ze swoich, wiesz, umiejętności. No szczególnie, jeśli może wpłynąć na czyjś umysł, żeby zmienić postrzeganie jego. Chyba, że też zna zaklęcia, które potrafią zmienić wygląd, bo i takie istnieją, ale... No. Chociaż zmienne kształty... No właśnie.
Ciekawe jest to, czy taki upieżca umysłu po przejęciu, czy jegoś umysłu jest w stanie również przejąć jego umiejętności. Czy raczej to powstaje z tego nowy twór, potwór. W sensie, jak tym kijanką cię zarażą. Ale to wyrasta nowy. Tak, no. W sensie z ciebie robi się nowy upieżca. No z ciebie się robi nowy, ale przykładowo zobacz. Weszłoby w głowę Ili, nie? Aha. Nie. I po kilku dniach myślisz, że taki upieżca umysłu miał posiadał umiejętności genasi? Zapytam inaczej. Czy wyglądam ci na kogoś, kto wie? Nie wiem, to jakby gdybamy. To gdybam, że nie wiem. Okej. On sobie to zapisuje. Musiałbym zawalczyć, musiałbym, co najmniej z dwoma bym musiał walczyć, żeby się dowiedzieć, dobrze, ten walczy inaczej niż tamten, bo na przykład za życia swojego ludzkiego, czy tam elfiego, krasnoludzkiego, nie wiem, na jakie rasy to jeszcze działa, był kimś innym. Ten był wojownikiem, ten był magiem i ten wali czarami, a ten leci na ciebie z mieczem. No nie wiem. Trzeba byłoby większą próbkę mieć chyba niż jeden przypadek z jeszcze trzeciego źródła. Wybaczcie, ale jesteście jednak trzecim źródłem. To już powiedziałem do tego, nie? Walisa. Ciężko być pierwszym źródłem, bo takich prawie nie ma. Także rozumiem. Ja nie pierwszy raz słyszę tą nazwę, ale jakby nie sądziłem, że są prawdziwi. Jakby wcześniej słyszałem, że to jest historia, którą się straszy dzieci. Ale... Najwidoczniej w wielu tych historiach jakieś ziarno prawdy jest. Jak we wszystkich, no. Nie? Będąc dzieckiem, nikt mi historii nie opowiadał, więc też nie wiem nic więcej, niestety. My też wolelibyśmy, żeby to się okazało, że to jest zmiennokształtny, ale to jest mniej prawdopodobne, niestety. Nie ma co gdybać. Fajnie, że nasza przygoda zmienia się powolutku w epicką. Jaki to ma wydźwięk? Dotychczas ratowaliśmy wioskę, a teraz idziemy walczyć z upieżcami umysłów. Dalej ratując wioskę. Dalej tak. Ratując wioskę, ale zobacz, kogo mamy obok. No, Varys, tak, i Neira. No. Już nie podkoloryzuj. Jednym upieżcą. A tego nie wiesz. Tego nie wiesz. Potwory, które ci mózgi mogą wyżreć i będziesz miał te macki zamiast twarzy. Nie, dlatego to nie jak wyżerają. Z tego, co zrozumiałem, to albo w sensie jak cię zakażą, no to musisz żyć chyba, nie? Jak tą kijankę ci wsadzą. Mają kontrolę nad tobą, tak? Więc ona się pewnie tam wierca w mózg. Jak coś, to wyślemy tego twojego robozwierza. Jako pierwszego, no to chyba mózgu nie ma, nie? Tak, to znaczy wiesz, no ona ma układy tam takie, kryształy scalone, więc... No to jak nie plują kwasem, no to nic się nie powinno stać. Plują kwasem? Nie. No to Rosamunda będzie bezpieczna. A skąd wiecie, że... Skąd wiesz? Kwasem? No, z tego co wiemy, to nie, więc... No raczej nie. Może być to czego nie wiecie. Nie, to było całkiem zaskakujące. Ale po co mieliby w sumie pluć kwasy? No dobrze, w każdym razie... Po co by mieli mieć macki? W każdym razie ścigacie kogoś... Dziwnostwora. Tak, dziwnostwora, który właśnie zsyła ogry na wieś. Zastanawiam się, po co jest mu ta wieś, bo ogrom, to rozumiem, ogry by po prostu się najadły, ale po co takiemu potencjalnemu dziwnokształtnemu, no tak, no może pozarażać wieśniaków jakimiś kijankami czy czymś podobnym, albo, ale jeżeli jest tylko zmiennokształtnym, no to po co mu to? No, ktoś z was, ja jeszcze patrzę na te gnomy, no chyba byliście tu dość długo, że no ktoś musiał coś usłyszeć, coś wiedzieć. Jakieś zamiary tego gościa, widzieć go na oczy? Nie? Nikt? Nic? Odzywa się mistrzyni Mordegarda i tak. Może i dużo, nie wiem, ale słyszałam po prostu, że potrzebuje stworzyć sojuszników, żeby móc coś zrobić tutaj na miejscu. A wiesz może dokładniej, co zrobić na miejscu? Szukał jakiegoś magicznego terenu, drogi jakiejś, coś.
Dlatego porwali tego. I z tak głową macham na tego całego swajczonego tam w strumny. On był w drodze do tej jakiejś, kurwa, biblioteki magicznej. Tak. W górach. Słyszeliśmy o tej bibliotece już od bardzo dawna. No właśnie go torturowali. Nie mógł sobie z ogrów zrobić, sojuszniku? Może właśnie to, co powiedział Lemanor. Muszą być umysłowe. Bardziej niż mniej. Inteligentniejsze. Może dlatego też ze zwierząt nie może sobie zrobić, tylko musi z humanoidów rozumnych. To jest w ogóle humanoidalne? Czy jakiego to jest? Czy tamten, tak z człowieka się robi? To, no. Tamten ogr próbował strzelać w te flakony jakąś wybuchową strzałą. To chyba dosyć inteligentne zagranie. Albo dostał takie polecenie. Jak to wpływa na umysły, to może faktycznie, no, może nimi sterował z umysłem z może ktoś daleka. Może ktoś z nas powinien pogrzebać w mózgu tych ogrów, co tu leżą? Nie. Nawet ja wiem, że to jest... To może jak nimi sterował, to może wie, co tu się stało. No, może coś... sterował nimi ten szef. No tak. Nie ten gość strumny. Nie, może to coś, co siedzi w umysłach, po prostu nie ma przyjdzie tego, na niebie. Nie ma tu tego szefa i on wie, co tu się stało. A ten Ettin, przywódca tych tutaj, dalej żyje. Dlatego trzeba się go spytać. Powiem ci, że może to jest bardzo trafne spostrzeżenie. Ale na razie się bałamucą. Dalej, słychać, rozumiemy te echo ci po jaskini. Już trochę cichsze, ale dalej są. A ten chłopek... Żyje, tak wskazuje na tego gościa z tej trumny. Tak, on żyje. No to go obudźmy i zagadajmy. No on przed chwilą był na chwilę obudzony i stracił przytomność. Zadajmy mu odpocząć. I tak musimy go posiedzieć. No. I tak musimy odpocząć, my też. Tak jeszcze nie wyjdziemy sąd za szybko, bo tam jeszcze trwa impreza, więc... No, dopiero jak się tam impreza skończy, to byśmy musieli związać tamtego. Żeby nam nie uciekł, żebyśmy mieli szansę faktycznie go przesłuchać. Może lepiej go już nie wiązać, bo jeszcze tej Ettince się spodoba. Tylko jak damy mu odpocząć całą noc, to nie wiem, po prostu zwieje. Z pierwszym kogutem. No ale to kwestie męczenia go, no to załatwia teraz za nas jego koleżanka. My tylko zajdziemy rano, dopytamy co i jak. On będzie w niebo wzięty jeszcze. No nie wiem. Meron jest chętny z nim porozmawiać. Jakby to ona wydawała się bardzo chętna, a ten Ettin jak od niej uciekł, to raczej nie był chętny. Wręcz przeciwnie, ja nie wiem, czy tu się nie zostają jakieś prawa człowieka naruszone, chociaż na szczęście prawa nie prawa Ettina, tak. Chciał nas zabić, to nie ma znaczenia w tej chwili. No, poznał łaskę mojej pięści, na szczęście. Zaiste, twoja pieśń... Pięść. Łaskawa jest. Ogłuszony był? Był. Wiecie, w razie czego, jakby się okazało, że trzeba będzie go powalić drugi raz, żeby stracił przytomność, to mogę go oczarować? I może wtedy coś się od niego dowiemy. A ty nie możesz tak jakoś tak właśnie też w umysł jakoś tak zaglądać tak jakoś tymi swoimi nutkami magicznymi? Nie, ale mogę go oczarować, że na chwilę będzie przyjacielsko nastawiony do mnie. Ale potem będzie musiał stąd spierdalać, bo on będzie pamiętał, że został zaczarowany. O. Jak z tą ogrzycą tam w tym obozie wtedy? No tak. Chister. Dokładnie. Okej. Okay. Dlatego to jest taki plan B, tak? Jakby ta, a jak długo to działa? A już ci mówię. Także musimy tak uciekać po minucie, czy tak po godzinie? Nie, godzinę. To bez pośpiechu, nie? Przy śniadanie byśmy zdążyli z nimi zjeść. Jeszcze tak się tak zbić pionę, tak po wodę pójść, napić się, tak. No wiesz, no wyświadcza nam przysługę. Więc w sumie przydałoby się być miłym. Ja go zabijać nie mam zamiaru, tak? Jak wiecie. No. Dlatego możemy tam podejść, jak jeszcze będą spali. Wtedy szybkie szachermacher i będą się udać. Znaczy, chodzi o czar.
A, dobrze. Bo nie wiem, czy miałby siłę na drugą rundę. Ja, może powiedzmy, to nie jest mój poziom. Za wysoki jest, tak? Nie wiem, czy dałby mi radę. Elmenor, mówiłeś, że tam do tego Zamtuza to tak towarzysko tylko. No tak. Ale wiesz, moje życie jest pełne miłości. Mam bardzo duże oczekiwania. Dobrze. Nie wchodźmy w te tematy. Ja tylko proponuję tak, rozwiązanie nie potencjalne. W ten temat. Tak, trzymajmy nie się. Temat, a nie była miłość do poezji? Nieważne. Miłości nie da się określić. Miłość jest wszędzie. Nawet tak. Tu i teraz. Tak, słychać. Bardziej mi chodziło o tę dwójkę gołąbków. No. Znaliśmy kiedyś kogoś podobnego jak ty, Elmenorze, odzywa się Neira. Jak Elmenor powiedział tych dwóch gołąbków, to chcę zobaczyć, na kogo patrzył, kogo miał na myśli. No wskazałem na Varisa i Neira. No. Ja wyczuwam fluidy od razu w powietrzu, nie? To dla mnie takie rzeczy nie mają tej, wiesz, tajemnicy. No, a ja mam nos przeżarty miksturami i ten, i jeszcze teraz kwas wąchałem jakiś, to tam, ja tego nie poczułem. No, także zostawiając ten temat miłości za sobą. Jakie są wasze dalsze kroki, Nairo, Varisie? Poza odpoczęciem i zdobyciem z powrotem naszego ekwipunku, to możemy wam pomóc. No, jakby i tak musimy też pozbyć się tego zagrożenia, także bez problemu tutaj możemy wspomóc wasze działania, wy wspomożecie nas. Słuchajcie, bo tak jak mówiłem parę minut temu, jeśli ogry schodzą do wioski, trzeba się tam udać natychmiastowo. Nawet jeśli się tam nie schodzą w tym momencie, z gnomami nie pójdziemy dalej za bardzo. Szczególnie z tym brzydkiem z trumny. Przy czym tej mistrzyni Mordegarda mówiła, że ten kwiat jest gdzieś niedaleko u podnóży gór, więc ewentualnie tam można zahaczyć, bo potrzebujemy go, żeby... To jest teraz w sumie trochę błahe, bo biorąc pod uwagę zagrożenie dla całej wioski, ale jednego jakby opętanego, czy to do sztyletu było potrzebne i już nie wiem po co tu. W sztylecie jest dusza w każdym razie. I dzieciak był opętany demonem do któregoś z tych. Nie pamiętam. Jesteście pewni, że w sztylecie jest dusza, a nie jakieś bóstwo? A czemu bóstwo? Czemu bóstwo? Bóstwo ma w zwyczaju siedzieć w sztyletach, czy jak? Zdarzają się takie. I potrafią nieźle namieszać w drużynie. I potrafią nieźle namieszać na... Kurwa! Zdarzają się też bóstwa w sztyletach i potrafią nieźle namieszać w drużynie. Jeśli to jest bóstwo, to inkognito. Także... Nie kazało nikomu z was zabijać nikogo sobą, no, w sensie tym sztyletem. Błagało litość. Kazało nie zabijać tego chłopaka, który jest opętany i się zamienił w wielkiego goryla i nas napierdalał. To bardzo prawdopodobne, że to nie jest bóstwo, a przynajmniej nie jest złe bóstwo, także... Macie w swoim ekwipunku jakiś sposób komunikacji dalekosiężnej? Słyszałem o takich przedmiotach, jakichś kamieniach dwóch połączonych, z którymi można się Tak, posiadamy takie. Świetnie. Myślę, czy jeśli byśmy odprowadzili wszystkich do wioski, my byśmy i się nic tam by nie działo jeszcze, to byśmy wyruszyli dalej, myślę, szukać. Zależy, co znajdziemy w wiosce, ale wtedy nie wiem, czy... Nie lepiej by było też, żebyście wy obserwowali wioskę i ewentualnie właśnie z takim środkiem komunikacji dalibyście nam znać. A to oni mają dwa takie kamienie, że my dostaniemy jeden, a oni będą mówić drugi, czy oni mają tylko jeden i odbierają od kogoś jakieś, nie? Dwa macie. Mamy dwa, możemy wam dać jeden i będziemy w kontakcie. Tylko to jest ograniczone, można tylko raz dziennie 24 słowa przekazać. Dobra. Chyba dzisiaj jest bardzo duży napływ informacji do mojej głowy.
Zobaczymy, co zastaniemy, Fister. Chyba, że się podzielimy i ktoś pójdzie po tego kwiata, który taki jest konieczny, a potem a część z tych, ja tak zerkam na Marisy i Nair i tak do tego Lister. A i teraz się podzielimy kamieniami. Kamienie zostały w torbach. Trzeba zejść na dół góry. Ktoś tak by musiał z nami zejść. I tak schodzimy wszyscy. Jak ta jaskinia z tym kwiatem jest u podnóży którejś z tej następnej góry, to pewnie. W sensie ja bym się nie rozdzielał, bo już jedną ekipę, która chciała zgarnąć ten kamień, porwano. Patrzy się na gnomy, więc dobra. Nie wiem, czy tego miejsca nie obserwują te ogry, albo uznały, że dobra, tu jest jakiś coś tam świeci, gdzieś, gdzie ogry nie sięgną, bo tam jest mały przesmyk. I uznali, że trzeba tutaj catować, bo można tutaj wyrwać parę rozumnych istot, które można zamienić. Albo się przydadzą w inny sposób, na przykład do wytwarzania mikstur. Szczególnie jak ten ich dowódca wie, na przykład czym jest ten kwiat i wie, że jest cenny w alchemii, no to może na przykład obserwować takie miejsce, nie? Więc ja bym się nie rozdzielał, idąc po ten kwiat. Bo jakbym był nim, to bym tak zrobił. Jakiś kontyngent bym oddzielił, zostawił tam w obserwacji takiego miejsca. No dobrze, czyli... To my musimy... Nie wiem, to znaczy... Ja wiem, że wypadnie, no trzeba zejść do tej wioski przeklętej, o matko. To będą ogry i jednocześnie będą ci rycerze. Orani, Farim, Otra, wy byliście w tej jaskini, widzieliście prawie to już tam i wtedy was porwano. I jak daleko to jest, przypomnijcie mi, nie pamiętam, czy mówiliście mi to już. Od tej góry, przy której jesteśmy, wiem, że moglibyście być nieprzytomni, jak was porywali, ale w momencie już tam niesienia was, ale... Wydaje mi się, że to jest kwestia paru godzin maksymalnie. W sensie, nie wiem, z 3-4, coś takiego. No to myślę w jedną i w drugą nawet nie, bo możemy tyle nadrobić, mam wrażenie. Miasto nie jest z papieru, nie padnie w 4 godziny. No, miejmy nadzieję. Z tego co mi wiadomo, już raz sobie poradzili, przynajmniej to takie mogrów bez ataku dodatkowego tak, zagrożenia. Czy wtedy byli już pod przywództwem czyimś, kogoś rozumnego, czy zmiennokształtnego, czy to łupieżcy umysłu. Czy wtedy działali po prostu u miasto? No a poza tym może i obronili wtedy miasto, ale ponieśli duże straty. Polecam z zapoznaniem się pierwszego tomu mojej poezji, który został opublikowany w tym roku. Tam jest wszystko opisane. Tak, nawet dwa wiersze są o tym. Dobrze wiedzieć, że coś takiego jest. Varys na chwilę wstaje od was, idzie w stronę tych wszystkich przedmiotów, które tam są, co ogry odkładały. I tak przeszukuje to, wyciągając po prostu strzały, żeby mieć jakieś przy sobie. I bierze je i wraca do was po chwili. No dobra, to jaki jest plan teraz? Teraz odpoczywamy, przepytujemy tego gościa, co się smażył, a potem szturmujemy bibliotekę. A Etin? No i Etin, tak. Etin. Tak, bibliotekę. Do. Nie, wracamy. O, nie. Co, biblioteka? Co? No ja bym ją chętnie odwiedził. No, rozumiem, ale... Nie wiem, pominął cię cały punkt, że miasto może być zagrożone? Znaczy tak. No to wiem, ale to jak do biblioteki jest niedaleko, to może po drodze się okaże, że jest. A w sumie to może... Jak mówicie, że magiczna biblioteka, to może by były jakieś informacje na temat tych łupieżców. Moglibyśmy się naszykować bardziej. Albo jakieś świetnie. Fajne dzieła, które można było sobie wziąć stamtąd. Świetnie, w tym czasie miasto spłonie. Nie mieć co bronić. Chciałeś epickiej obrony miasta przed łupieżcami umysłu? Może nie być w tej opowieści miasta wtedy już. To jest dobry argument. Słuchaj, jeśli miasto jest zagrożone, musimy mu pomóc. Jeśli się okaże, że nic się nie dzieje,
to tego samego dnia robimy zawrotkę i idziemy do biblioteki. Odnosimy kwiatek, mówimy dzięki, pijemy piwko w karczmie i do wyjścia. No dobra. Szczególnie, że w tej bibliotece, ja wiem, że tam cię interesuje, ale ja mam wrażenie, że z tego, co mówi Varys, to może być jego punkt zainteresowań tego przywódcy tych ogrów. Więc jeśli nie napadnie wioski, to może się szykować w takim razie, na pewno szuka już, o ile no, nie znalazł tej biblioteki magicznej. Chociaż z tego, wiemy, no to ciężko do niej się dostać. To w takim razie tak zróbmy. Wracamy do miasta i zobaczmy, co i jak. No, więc odpoczywamy, przesłuchujemy, znaczy rozmawiamy z tym wysmażonym. Potem przesłuchujemy łagodnie Ettina i zabieramy się z całą zgrają na dół. Znajdujemy plecak Varysa, czy tam Vajry, Vajry? Najry. Przepraszam, już sporo krwi straciłem. Dużo nowych imion się pojawiło. Tak, i robimy szybką wycieczkę po ten głupi kwiatek i do wioski. Ale no dobra, no w sumie Emma, no i w tej wiosce będą ogry i może być ten twój ojciec, albo ludzie twojego ojca, albo może jeszcze ich nie będzie. Ile dni minęło, odkąd wyruszyliśmy? Na pewno nie dekadzie, jakoś tak 3-4 mam wrażenie. No. 3. Wreszcie 2 razy chyba odpoczywali? Ale to takie pytanie... Takie pytanie od razu mam, czy odpoczywamy tutaj w tej jaskini, czy wychodzimy przed? Bo z tego co pamiętam, chyba Wafel czeka na nas jeszcze przed wejściem. I nie jadę. Żeby się nie umarł z głodu. Wafel nie umrze, to nie jadę prędzej. To jak... Kim jest Wafel i niejadek? Odzywa się jeden z gnomów, znaczy gnomka, ta... Otra. Tacy towarzysze na kocią łapę. A czemu ich tu nie ma? Bo obaj są za mali na wędrowanie po takich jaskiniach. Za krótkie mają nóżki. To. A nic ich tam nie zje na zewnątrz? Jednego może, drugiego ciężej. Ciężko stwierdzić. Chyba, że byłby to dorosły sowo-niedźwiedź, ale wtedy prawdopodobnie jednego by adoptował, a drugiego by opierdolili na spółę. Ale co ja tam wiem, nie jestem biologiem, tylko poetą. Zobaczycie, to się przekonacie. Lepiej wam nie psuć niespodzianki. Masz rację chyba, Elmenor. Lepiej na zewnątrz, szczególnie jak ona już cichła, tam chyba są korytarze, że można ominąć tą główną salę, więc jak oni się tam jeszcze przytulają, to możemy po cichu wyjść, zrobić obóz na zewnątrz. Wtedy i tak będziemy musieli mieć warty, tutaj też byśmy musieli, a nie będzie tak wilgotno, mam wrażenie. No, a poza tym, jeżeli chcieliby nas zaskoczyć, że na przykład rano postanowią wyjść sobie na poranny spacer, to i tak będziemy na ich drodze i tak. Tak, bo będziemy mieli warty, do tego miałem dążyć właśnie, że będziemy widzieć, jak ktoś wychodzi z tej jaskini. No to... Tak bym zrobił w sumie. Teraz wziął się, postawił na nogi i ktoś mi musi pomóc wziąć tego spalonego. Może ta trumna już trochę ostygła, to będą nosze przynajmniej z niej. I na zewnątrz. Najra się odzywa, że może ci pomóc. Varys też w sumie po chwili. Chcę ocenić ich stopień ran. Varys jest nietknięty chyba, nie? Znaczy oni byli ogólnie wcześniej poobijani. Naira jest dosyć mocno poobijana i ona tam ledwo tak naprawdę przeżyła, ale no chce ci pomóc, nie? No dobra, no. To ja wezmę jeden koniec, oni niech biorą drugi. Jak ta trumna ostygła, też sprawdzam, ile ona waży, bo może to się nie opłacać, żeby jeszcze... Rosamunda może też pomóc. Możesz ją na grzbiet zapakować. Nie chcę Rosamundy na grzbiet pakować. Po co mi Rosamundy na grzbiecie? Trumnę na grzbiet Rosamundy, nie Rosamundy na grzbiet trumny. Dobrze. Co jak uniesie, to niech niesie. Może po prostu samego człowieka jej położymy na plecach, po co jej ta trumna? Dobra.
No nie wiem, no Atru zależało. Może myśli, że... Dobrze. Dobrze. Nie, zapomniałem, że ona tu jest. Stoi nieruchomo się. Ten... Wiesz, może to... lepiej przywiązać ją do niej. Żeby nie spadła. Liny jakieś macie? No to się znajdzie. Mam. Oni pomagają ci w takim razie wpakować tego mężczyznę na grzbiet Rozamundy. Tam wykładam, myślę, też swoim tam czymś do spania. Czy tam jakąś, jakiś śpiwór, coś na pewno. Matą, masz. Jakimś śpiworem, żeby ta Rozamunda go nie pokuła tym metalem. I go staram się przywiązać tak, żeby się nie udusił po drodze, jak będzie na niej. Także za szyję go nie wiążę. Swoją drogą, to jest bardzo fajna trumna. Jak już ci przyjdzie zamknąć oczy, to ci taką samą wybierzemy. Podobno wampiry w takich śpią. W sensie nie wiem, czy w metalowych, ale w trumnach ogólnie. Dziwne. Muszę sprawdzić, czy się, jak się położysz, cię zamkną, to... Czy się zmienisz w wampira. To musi być cholernie wygodne. Elmenor, a ty tam jak umrzesz, to nie zostaje po tobie jakiś, nie wiem, orzeszek, albo tam nasionko, albo coś tam? Nie... Wiesz co, jeszcze nie umarłem, więc ciężko mi stwierdzić. No ale to w swojej tradycji, swojego ludu to powinieneś wiedzieć. Tak, może twoja babcia, dziadek, ktoś taki. U nas taka tradycja panuje, że ten, komu zbliża się czas śmierci, wyrusza w ostatnią podróż. Ja zacząłem swoją ostatnią podróż trochę wcześniej. No ewidentnie. No ale cóż, no wiesz, śmierć jest czai się na każdym kroku w trakcie mojej podróży. To jest niesamowite. Znaczy w sumie wszędzie się czai, no zawsze na każdym kroku. Nawet jak nie jesteś... Najwięcej wypadków ponoć zdarza się w domu. Dokładnie. Dlatego się wyprowadziłem. I w razie czego mam nadzieję, że jeżeli coś mnie spopieli albo przeżuje i wysra, to zabierzecie nasionko albo korzonek. Nie wiem, posadzicie mnie w jakiejś doniczce czy czymś. Że... Chuj wie, jak to działa. Jak zostanie sobie patyki, gałązki i żołądzi kupa, to pewnie. No. Zawsze można ze mnie zrobić ładny kolaż. To by nie był mój pierwszy instynkt. Raczej, żeby cię zasadzić i zobaczyć, co wyrośnie, ale jak spoko, jak wolisz opcję kolażu, to też. Nie mówiłeś kiedyś, że z wami to jest jak, bo wy z tego całego Baśniedziczy, to że jak umrzecie tutaj, to się do Baśniedziczy tam przenosicie? No teoretycznie tak. Znaczy przenosi nas tam na miejsce, tak, ale później wiesz, jesteś takim jakby dryfującym bytem po prostu, tak. Nie jesteś już cielesną istotą, nie, ale tak jak mówię, ze śmiercią nie obcowałem, nie. To jakby było inaczej, to byście byli jak demony chyba, albo diabły, bo one chyba też jak tutaj umrą, to chyba się odradzają tam u siebie gdzieś. Do leża wracają. Tak, no powiem ci tak, ciężko jest, jak już nas stąd odeślę z powrotem do nas, to ciężko jest wrócić w tej formie ducha, nie? Bo nie jesteśmy w stanie za bardzo tam wchodzić w interakcję z czymkolwiek. A ta wiedźma, co ją spotkaliśmy, to była w formie ducha, czy to była taka żywa? Mnie pytasz, czy... Tak, ciebie. W postaci. A ty możesz zapytać Danusi, przekazać pytanie dalej. Pytanie do publiczności. Pytanie do publiczności w takim razie. Nie, ona miała cielesną formę. No to była zwykła po prostu istotka, która się przedostała tutaj do nas. Tylko miała po prostu klątwę nałożoną na siebie. Ale ona była z tej dolnej części. Właśnie czy z tej mrocznej. Nie wiem, jak to oni tam funkcjonują. No dobra, to co? Idziemy odpoczywać? Ja już chyba się nasiedziałem na tym kamieniu wystarczająco. Ale żeście takie tematy zarzucili, że teraz się zastanawiam, czy genezy wody po śmierci zmienią się w morską pianę. No właśnie, też nie wiesz? Nie. Czemu w pianę? No nie wiem, to tak, bo to takie, no takie, wiesz, opowieści o syrenkach są, nie? Więc może teraz wody też tak. A ty co, się zamienisz? Nie wiem, w sumie. Przecież pochodzimy od dżinów. Może mój dziadek jest dżinem. No. Może zamyka cię w lampie. Chyba smutne. Z ciebie żołądź, a z Ili lampa zostanie, tak? Ej. No, moich przodków można było zamknąć lampę.
tych, co znaczy, z tego, co do wiem, tego to każdego świata. Można zamknąć w lampie chyba. Po prostu tak, no to by było w sensie... Ma ktoś jakąś lampę? Sprawdźmy to. W sensie... Okej, no szkoda to... nawet było te Ili tak w lampie zamykać, no. Ciekawe, czy tam ciasno w tych lampach jest. Bo no tak. Tak na logikę, kto by miał tworzyć lampę specjalną na dżiny, skoro można stworzyć lampę, która jest na wszystko. Tylko, że człowieka łatwiej chyba za kratami zamknąć niż w lampie. No tak, w sumie. To skąd to się wzięło, że dżin to z lampy? Człowieka by trzeba było chyba raczej upychać. Może dżin, no nie zamkniesz go chyba za kratami, bo tak jakby się... No dżina to tak, no. A ty byłabyś w stanie wyjść z takiego więzienia między kratami? Ja nie. Ja już niestety... moi rodzice byli za długo w tym świecie rzeczywistym, żebym mogła stać się przez rzeczywista, przepływająca, jakaś taka, no wiecie... Wietrzna. Aha. To się nazywa piąta woda po kisielu, tak słyszę. Piąte powietrze po dżinie, tak. Tak, piąte powietrze po dżinie. Dobra, tak. Klepię sobie w uda, wstając. Oła! I... No, ruszamy. No jeszcze się tam molą. Nasłuchuję. Znaczy tak, ale mieliśmy wyjść przed jaskinię. I tam... Ale to oni po drodze są. Się... Ale są te... Jak się położyli na... No tak. Tam jest kilka jaskiń, tam są przejścia. A jak się w tym przejściu położyli? To pójdziemy drugim. No dobra. Idę w tamtą stronę się skradając, zobaczyć. I? No. Jak jeszcze nie natrafię na nich przed tym takim potoczkiem, to tam jakaś skrzyneczka leżała, to do niej chcę zajrzeć jeszcze. Jak jeszcze te etiny będą kawałek dalej, to ja tak do tej skrzyneczki tak, no co tam jest? Pamiętam, nie myśl sobie. Ja chcę iść przed skinią. Dobrze. Dobrze. I sprawdzam za pułapkami. Nie tak, że otwieram od razu. Nie. Więc. Wychodzisz z tej głównej sali, w której się znaleźliście, w tej jaskini takiej dużej. Idziesz kawałek przez ten strumyczek, brodząc ponownie w brudnej wodzie, która teraz aktualnie dalej jest cała zakrwawiona, więc jeszcze się nie oczyściła i raczej długo się nie oczyści. I nie widzisz na razie tych ettinów, co prawda słyszysz, ale ich nie widzisz. Ale jest tam ta skrzyneczka. Rzuć sobie na percepcję. 13. Kurwa, 8 i 5, co to jest? Tak, cudowny rzut. Więc podchodzisz do tej skrzyneczki, płucasz przed nią i chcesz ją otworzyć. I już ci mówię, co się dzieje, moment. Dobrze, więc otwierasz skrzyneczkę i nagle widzisz pełno zębów, język i to coś zaczyna się ruszać, żeby cię chapnąć. Ale w ostatniej chwili zabierasz rękę i wy słyszycie gdzieś tam, jak Atro coś zaczyna krzyczeć z tyłu. Kurwa, to ten zmiennokształtny! No to Dzida tam. Miało być rozmawianko, ale no nie precie, no. Inicjatywę poproszę. Raczej sobie szybko poradzicie, ale będzie śmiesznie. Atro, odskoczyłeś w ostatniej chwili od tej skrzynki, która zaczęła skakać, poruszać się i próbuje cię chapać swoimi ostrymi zębiskami. Błyskawicznie wyciągam moje nunczaki. I walę przez wieko, nie wiem. Bo to była jakaś taka mała skrzyneczka, nie? Czy ona dalej jest taka mała, czy ona się powiększyła, czy... Czy to jest takie małe zębiskami? To jest, powiedzmy, do wysokości twoich kolan aktualnie. Taka duża. Czyli się jakby, powiedzmy, powiększyła trochę. Tak. Okej. Okay. No, to dwa obroty nunczakiem i przez wieko. 24 na trafienie? Trafiasz. 7 obrotów magii.
robisz jej takie lekkie wgniecenie gdzieś na wieku. Drugi atak. 16 na trafienie. Trafiasz. I patrzę na kolejną siódemkę. O kurwa, 11. To dwa to nie, bo to jest krytyka. To 11. Poprawiasz to wgniecenie i jeszcze bardziej je wgniatasz. Tak, taki jeden zamach. Drugi zamach, tak z impetem już się rozniosło po jaskini. Przy czym zakładam, że nie wiekiem, bo to takie jest w środku... Co tak widzę? Ale sam... Tam jest mięsko w środku, czy... Znaczy takie jakby usta, nie? Tylko, że z takimi zębiskami i językiem. To jest takie miękkie. Ale sama zewnętrzna jakby skorupa, to masz skrzynię, nie? Czyli jak uderzasz w tą skrzynię, to po prostu się takie niesie faktycznie, takie łup. Jakby było puste? Takie, że nie ma podbicia? Czy jakby jest tam jednak... Ta skrzynia ma tą jakby... Wnętrze mięsne, ale tylko z zewnątrz jest, powiedzmy, drewnem. Bardziej w środku jest mięso, a na zewnątrz drewno. No. Dobrze. No i z racji, że nie mam kitu, jeszcze w bonusowej, bonus akcją chcę tak podnieść nogę i tak zęba jednego wybić, tak piętą, tak kopnąć w to. Mam nadzieję, że mi noga nie utknie. Wyrzuć jeden. 23. Nie, trafiasz. O nie, trafiam. 9 obuchowych. To faktycznie udaje ci się wybić tego zęba, on gdzieś odleciał na bok i trafił do tej wody i gdzieś tam po tej wodzie tak sobie dryfuje. Okej. Okay. I w tym momencie, nie wiem, jak słyszę kroki pozostałych, to chcę to tak obejść, pozostając jakby w zwarciu, tylko żeby jakby ta skrzynia, żebym ja nie stał plecami do reszty, tylko frontem do nich, żeby mieli czysty strzał. Emmo, co robisz? Słyszysz na pewno te dźwięki, słyszysz też, że Atros z czymś walczy, bo słyszysz takie łup, łup. Chcę się przyjrzeć wszystkim, jak na to reagują, co robią. Czyli sobie po prostu jakby swoją turę na koniec chcesz zrobić. Możemy ci przełożyć ją na później. Dobra. Elmenor. No to my w tym miejscu, w którym aktualnie stoimy, jesteśmy w jakiś sposób osłonięci ścianą, czy widzimy już teraz Atro? Na razie słyszycie. Sytuację. Słyszycie te dźwięki. Dobra, to w takim razie ja się chcę wysunąć tak, żeby zobaczyć go. Chcę się wyjść za ściany, tak? Żeby mieć go w polu widzenia i w polu rażenia. I użyję w takim razie Vicious Mockery na tejże skrzynce. Więc ona musi sobie rzucić na mądrość 3-14. No, mam plus 1, więc jej nie weszło. Okej, więc ma 1d4 obrażeń. 3. Ciężko zauważyć jakąś reakcję tej skrzynki. Ona cały czas tam skacze i kłapie tymi zębiskami. A i ma utrudnienie na atak w następnej turze. Dobrze. Mordegardzie? Ja chcę wyjść troszkę do przodu, bo słyszę te dźwięki, ale przypuszczam, że z tego... zakrętu skalnego. Widzisz, ale widzisz, że Elmenor tam podszedł i zaczął coś tam grać na swojej fujarce. Okej, to ja wyskakuję tak, żeby widzieć, z czym mam do czynienia. Widzisz tą skrzynkę, która próbuje bardzo namolnie atakować Atro. No i spróbuję, wiesz, strzelić do skrzynki po prostu. Trafiasz 21. Za 6. Twój bełt wbił się gdzieś w tą miękką część, w ten jęzor, który gdzieś wystaje i tam się tam zniknął, zostawiając po prostu taki otwór w tym języku. Haha! Nie będziesz podnosił języka na moich towarzyszy! I strzelam jeszcze raz. 10 niestety to jest za mało, nie trafisz. No to standardowo jeszcze krzyczę, Rosamunda, bierz go! Więc ona podbiega. Ile ma ruchu? 35. To trochę jej zabraknie. Okej, okay, no to zbliża się przynajmniej. Dobrze, może dobiec do tej skrzynki po prostu i być w zwarciu z nią, nie? W następnej turze sobie zaatakować. Okej, okay, no to widzimy, jak on tak przebiera tymi łapkami. Startuje. Rozchlapując wodę, która jest ubrudzona krwią na was. Tak. Ile? Dobra, no to ja słysząc te wrzaski Atro i widząc, że tam Elmenor z Mordegardem już ruszyli do przodu, tak? I no ja ruszam za Mordegardem i Elmenorem i widząc, że coś dziwacznego atakuje Atro, to wyciągam łuk, ale tak trochę się śmieję pod nosem i próbuję przycelować. Bawi mnie to. No taka mała skrzynka, która próbuje chapać kogoś bez sensu.
Dobrze, ale trafiam, śmieję się, ale nie trafiam w tą skrzynkę, gdzieś tam w tą paszczę, która kłapie przed Atro. I ranię to za 8. Twoja strzała leci gdzieś, wbija się po prostu w tą skrzynkę i tam zostaje. Tak praktycznie wystaje przy samej górze, tak prawie, że pionowo do góry. Dobrze, ale widząc, że ona tak ładnie sterczy, to ja strzelam drugi raz. Dawaj. I też trafiłam. Myślę, że tuż obok swojej pierwszej strzały za 6 obrażeń. Ta skrzynka zdecydowanie coraz niżej podskakuje. Emmo, chyba że Ilo, ty coś jeszcze chcesz zrobić. Nie, ja to z dystansikiem, nie? Emmo, co robisz? Widzisz, że wszyscy twoi towarzysze tam podeszli, a cała reszta raczej stara się trzymać z tyłu i przeczekać tą walkę, bo są zbyt poobijani. Varys tylko wyjdzie do przodu i strzeli w tą skrzynkę. Zostaje z tą resztą z tyłu. Strzała Varysa jedna trafia tą skrzynkę i również wbija się gdzieś tam tuż obok tej, którą Ila przed chwilą strzeliła w tą skrzynkę. Popisywacz. Skrzynka dalej próbuje cię złapać swoimi zębiskami, ale chyba po prostu jest dla ciebie totalnie za wolna, bo ona tylko skacze i tak się ślamazarnie bardzo... No możesz się prawie odkopać od siebie tą nogą, żeby cię nie chapnęła. Ja tak tylko robię właśnie krok do tyłu, drugi krok do tyłu, tak... To chyba nie jestem zmienokształtny jednak. Znowu wieko, chcę ją zamknąć po prostu na wieki. Ha, wieko, zamknąć na wieki. Ha. I walę przez wieko nunchakiem. 12. Gdzieś mi się osunął chyba. Kurde, ślisko tu. Ale ponawiam się szybko. Ten ogarniam i ponawiam natarcie. 21. Trafiasz. Za 8 obrażeń od magii. Pustą. I faktycznie zamykasz na zawsze wieko. Przyciaskujesz tak język i ten język w połowie tak odpada. Co to kurwa było? Nie żyje? Nie wiem, zamknęła się. Co jest zmiennokształtnego? Otwórz jeszcze raz, sprawdź teraz coś jest w środku. Ale chyba nie ten łupieżca, bo tak nie widać nigdzie macek, nie? No jedna, ale to, a nie, to chyba język. Padło, ciemno tu. Chcę ją przekopać, tak jakby powalić ją na plecy, żeby się otworzyła właśnie. Tak nogą otworzyć ją. W środku widzisz to, co widziałeś wcześniej, ale rzuć sobie jeszcze raz na percepcję. Ale się nie rusza. Nie rusza się. Nawet nie krwawi jakoś z tego uciętego języka za bardzo. Dobra, nie rusza się, ale 18. Zauważysz, że coś jest jakby wbite, może wsadzone między tą miękką częścią, która jest, a tą twardą skrzynki. Coś tam pobłyskuje. Ale coś ma w podniebieniu. Tak chowam nunchaki i tak... Złoty ząb? Wyciągnąć. Znajdujesz tam amulet jeden, taki... Kojarzy ci się ten znak trochę z jakimiś mnichami może? Natomiast po prostu... Takimi klasztornymi. No. Znaczy... Coś na religię? Coś historia? Historia bardziej. 4. No, jakiś amulet. O. No daj, pokaż. Ej, a ja nasłuchuję, czy słyszę dalej tych etinów. Masz, coś zabieraj. No nie jest dom, spokojnie. Jakiś mnichów chyba, ale nie, tak mi się kojarzy, takie... Coś. No mnie też. Czy moje 13 zdumiewające powie mi coś więcej? Kojarzy się to po prostu z amuletami, które nosili mnisi, może nie tacy, którzy faktycznie żyją w świątyniach, tylko bardziej tacy wędrowni, którzy gdzieś tam muszą sobie radzić z przeciwnościami właśnie w trakcie tych wędrówek. Oni raczej też są trochę jak Atro, że nie zabijają, ale no muszą się jakoś bronić, nie? Więc tutaj... Z takimi osobami ci się to kojarzy. Więc mówię, Atro, słuchaj, to chyba
twoi jacyś pobratymcy, bo to też, znaczy też, oni wyrzekli się przemocy, tak? Znaczy ty się nie wyrzekłeś, ty stosujesz swoją własną wersję, że nie chcesz zabijać i oni też tak nie zabijali, ale no musieli się jakoś bronić i ten amulet, mam takie wrażenie, że im w tym pomagał. Mhm. Zabieram. Oddaję, bez walki. Może widziałem podobne u mojego mistrza, ale on miał tych wisiorków tyle, że tam nigdy się tych nie przyglądałem za bardzo. Tam na nauki chodziłem, a nie żeby zwiedzać to jego muzeum całe. I on miał po prostu... Ach, nieważne. No i chowam sobie gdzieś w kieszeni. Może ci się przyda. Może się sprzeda. Co? Złoto też się przyda. No, ale mam wrażenie, że bardziej by ci się przydało na co dzień, jakbyś tam jeszcze, wiesz, no, zgadł, jakie korzyści ten amulet przyniesie, bo mam wrażenie, że przyniesie. I wyciągam go ponownie, no ale nie wygląda, jakby był jakiś... No to jest zwykłe takie proste, srebrne kółeczko z delikatnymi takimi bardzo zdobieniami, takimi wyrytymi ręcznie. Może go ponoś przez chwilę, zobaczymy. Czasami najbardziej te niepozorne rzeczy są najmocniejsze. Tak mówili o młodych adeptach u mnie w kolegium. Przemyślę to, chociaż już dzisiaj słyszałem o jednym sztylecie, gdzie było bóstwo zaklęte, co namieszało, więc na razie niech sobie siedzi w kieszeni. I wkładam tam z powrotem. Co do Tinów, to jak ta walka, było słychać te odgłosy walki, to te odgłosy same, które oni wydawali trochę, już aktualnie ucichły. Przynajmniej na jakiś czas. Atmosfera prysła, no. Dobra. Wybaczcie ogólnie, bo widziałem tę skrzynkę wcześniej, nie zaglądałem do niej, a teraz mnie skusiła trochę i no... Moja wina? Przepraszam. Ale mała była. W porządku, ja już materiał zebrałem. To, co to było w końcu? Ktoś mi powie może? Chcecie, to możecie sobie rzucić na... Myślę, że też historię. Bo tak najbardziej... Na skrzynkę? Historię? Sztukę przetrwania? Właśnie. Też, bo dla mnie... Ja bym się kłócił, że sztuka przetrwania jest również taka na przykład miejska. Okej. Okay. To chyba nie jest w podręcznikowych krytykach tak opisane, nie? Ale chociaż w sumie no... Pewnie nie. Sztuka przetrwania pasowała trochę do tego. Dobra, może być sztuka przetrwania, rzucę sobie na sztukę przetrwania. Ja już na historię rzuciłem. Ja już rzuciłem na historię i zajebiście mi wyszło. To myślę, że... Ale Menor, będziemy chyba tą historię u ciebie ten, nie? No bo nie wiem, w sumie, bo na, chyba, że wszyscy... Okej. Okay. No ja tego nigdy nie widziałem, czytałem o tym gdzieś tam w książkach. Może zbadać się głowę wsadza. No, więc może gdzieś tam w książkę coś wyczytałem. Po prostu ożywion, nie wiem, może ożywili po prostu, wiesz, jak masz ten czar taki ożywienia przedmiotów, nie? Coś takiego. Gdzieś... Coś takiego było, nie? Jest, że... ale to jest bardzo wysokolevelowe. No wiem, ale może Menor o tym myśli, że to właśnie było to. Cóż to za potężna magia ożywiła tą skrzynię i nadała jej taki koszmarny wygląd. To żadna magia, to mi... Znaczy, no, to magia wiadomo, bo to bez magii się nie przeżyło, ale... opowiadali mi wujkowie, czasem w kopalniach się różne dziwne rzeczy napotyka i to jest coś takiego. Coś, co poluje z zasadzki i przybiera kształty znajome, żeby właśnie podejść niepostrzeżenie, a potem spróbować pożreć swoją ofiarę. A jak się ów istota nazywa? No, ów istota się nazywa Mimix, z tego co kojarzę, ale... Mimix? Mimix, tak. Nie... A dobra, wy sobie tylko dywagujcie o tej skrzyni. Ja idę po cichu. Mój wafel tam. Tak, za długo już jest sam na zewnątrz. Skryształem. Tylko chodźmy. Trzeba się uważnie meblom przyglądać teraz. Mogą być podejrzane też. Podobno był takie chyba... krzesło, jak mój jeden z moich wujków od strony matki
ale matki, okej, nie mojej matki, tylko matki moich, mojego rodzeństwa, to jak on tam usiadł krzesłem, to go jak go ugryzło, to jednego puślatka nie miał do końca swoich dni. Usiadł krzesłem? Na krześle tam usiadł, no. Znaczy, no, wydawało mu się, że to było krzesło, to nie było krzesło. Tak, miało zęby. Kryształ na głowie. Ja też kiedyś widziałem takie jedno krzesło, które... zęby miało. No, nieprzyjemnie się na nim siedziało. No ale dupy ci nie odgryzło, nie? Dobra. Nie chcesz wiedzieć, na czym siedziałem. Jak mojemu wujkowi. Chodźmy stąd, bo chyba przestali i znowu zaczną zaraz. Gnomy, Varys i Nyra idą do przodu. Ty, Mordegardzie, w ogóle... Idę razem z nimi. Dobrze. Mordegardzie, w ogóle teraz sobie przypominasz, tak patrzysz na Rosamundę, a ona ma to ciało na sobie. Dobrze, że się nie poluzowały liny. To była dwa razy cięższa, nie? Czyli jakby dwa razy więcej siły używała, wpadając we wroga. Wytrząchło chłopa trochę. Trochę? Pogalopowała z nim. Oj, tam dobrze, że był zamknięty w tej trumnie, to nic mu się nie stało. Nie, raczej. Bez trumny. Nie, on jest tam przywiązany po prostu linami. Okay. No fajnie mi tam musiało majtać na niej. Dobrze, bo to jest śpiwór ma. Ta przywiązany za szyję, nie? Ona... Mówiłem, że tak, że nie za szyję. Za szyję przywiązywał? Mówiłem, że nie za szyję go wiążę, tak żeby się nie udusił przypadkiem. Jest przewiązany po prostu po parę razy po tułowiu, żeby mu ręce też nie latały na boki. Więc wygląda, jakby był jeźdźcem. Spoko. Skrzynka się mogła przestraszyć, pomyślała, że jakiś kawalerzysta. Baleronem na Rosamundzie. Taką szynką z liną. No szynką, okej, dobrze, szynką. No, to jest podpieczony trochę. Dobrze. Wychodzicie z tej jaskini lewą czy prawą stroną? Bo środkiem zgaduję, że nie. No, lewą stroną. Gdzie ten wychodek? Ja to idę tam, gdzie oni idą przed nami. No, ktoś prowadzi, więc idę za nimi. No w teorii nie wiemy, co jest po prawej, a po lewej już tam zaglądałem chyba trochę, więc pójdziemy po lewej. A jakbyśmy chcieli zwiedzić, to chyba się tu wrócimy, jak będziemy pamiętać ewentualnie, więc... Dobrze, więc musicie trochę pobrodzić po toalecie ogrów, gdzieś tam bokiem się przecisnąć, a już macie tak uwalone te buty różnymi rzeczami, więc chyba... Ale Lenor wcześniej nie brodził w niczym. Znaczy opisywałam, że tam są odchody, więc trzeba je po prostu minąć. Po prostu nie zwracam na to uwagi. Opisywałam, że on tam idzie przez tą toaletę wcześniej, nie? Może nie opisywałam, tylko że brodził stricte, no ale tam są też suche miejsca, nie? Więc możecie przejść bokiem, nie? Tak się śmieję po prostu, że brodzicie. Pomaga Morani, jeśli... Bo ona jest taka, przypuszczam... Znaczy, no pomaga mi wszystkim, ale przede wszystkim jej, bo wiesz, no po tej niewoli to przypuszczam, że nie ma za dużo sił, żeby tak skakać jak saranka między tymi suchszymi miejscami. Najgorzej to z tym twoim jaszczurem, nie? Ty wiesz! Jak wybrodziły po kolana, tak, to ona to płynie. Jego łatwiej umyć. Jaszczura. Tak, dokładnie. Wejdzie do rzeki. Wodą ze szlaucha oblać tylko. Po pierwsze, nie wiem, co to jest ten szlauch, a po drugie, no, wejdzie do rzeki, to spokojnie, będzie czysta, tylko no, tak, a ten baleron, no trudno, no nic nie poradzimy. Baleron się troszkę zamoczy. Już mu więcej mu pomogliśmy, niż mu zaszkodzimy, także... Jeśli zerkniecie w stronę środka sali, tam jest dosyć ciemno, więc raczej osoby, które mają widzenie w ciemności, bo no, raczej osoby, które nie mają, to jest to za duża odległość, żeby zobaczyć, bo jest tam dosyć ciemno. I możecie zauważyć faktycznie tą Mettinkę, która aktualnie siedzi tak oparta o tą klatkę. Ali papierosa. I ma taką, jej dwie głowy mają takie zadowolone miny i coś tam sobie podjada, coś znalazła, jakiś kawał takiego mięcha gdzieś od ogrów. A obok leży ten Ettin taki wykończony, prawie że nieprzytomny. Piana z pyska. Tak, dokładnie. Zajechała go na śmierć. Więc bardzo możliwe, że przez jakiś czas nie będzie wstawał. Nie tylko on.
Więc wychodzicie z tej jaskini na zewnątrz. Znajdujecie się z powrotem w tym przesmyku między górami, w sensie tymi szczytami, w dolinie. I możecie udać się albo w prawo, tam gdzie jest strumyk, albo iść w lewo, czyli w stronę dołu góry. Ja chcę wołać Wafelka. Wylazłam jest giwawę. Tak. I ja jak wychodzę, bo tam była ta magiczna iluzja. Przejść. No. Czy jak wychodzimy, to jest ściana i wychodzimy przez ścianę, czy już tam nie ma? To jest normalne wejście do jaskini, jak wychodzicie. Jak wyjdziecie i się obrócicie, to z powrotem jest skała. Ale już nie macie tego głosu w głowie, który wam mówi, to nie jest wejście. Właśnie miałem pytać, że tak, ej, jakbym dotknął tej ściany i coś tam, to mi przypomnijcie, że tu jest wejście, żeby tam pomóc. Ale dobra, jak nie ma tego, to spoko. Wychodzisz... Myślałem, że jak te gargulce, to zniknie, a jednak się utrzymuje. Ciekawe. Wafel faktycznie przybiega do was po chwili, a gdzieś za nim wychyla się. Nie Jadek, on nie biegnie, tylko idzie. Powoli. To ja tak zerkam, czy Niadek idzie, bo nogi nie ma, czy idzie, bo po prostu wolno idzie. Nie, po prostu najwidoczniej nie odczuwa potrzeby biec z ogromną radością do was, w sensie, no cieszę się, że wróciliście, ale idzie po prostu tam powoli, nie śpieszy się, takim normalnym krokiem. Słabo trenowany niewolnik. Dobra, ja już idę po papelkę swojego. Patrz, ty on skacze na ciebie. A, no to nie, dobra. Rzuć sobie rzut obronny na zręczność. 12 myślę, że starczy. Dobrze, więc Wafel po prostu tak się rozpędzony biegnie w twoją stronę, tak skacze, odbija się z ziemi, łapami trafia cię tak w klatkę piersiową, cię tak wywraca i tak stojąc na tobie zaczyna po prostu tym dziobem cię tak gdzieś tam dziubiecie trochę, no nie robi ci ran ani nic, tylko on po prostu próbuje cię tak trochę podziobać, trochę gdzieś tam polizać to językiem, tak zaczyna się tulić do ciebie trochę jak taki kotek. No to ja się z nim tam tarmaszę, w sensie ja... Wafel, nie, weź, zejdź, ja! O! Ten cały ślinie. O! On nie chce jej zjeść, słuchaj. To, oni są ten, no, to ten. Ona go wychowuje. Mówię do Orani, tak z zaniepokojeniem patrzę może. Dziwne to wychowywanie. No, daj spokój, stara się jak może. To się bezstresowo nazywa. Dlatego tak wskakuje jej na głowę. Bezstresowo dla Sowodźwiedzia, bardzo stresowo dla Ili. No ale o to nikt nie dba. Jak będzie większy, to chyba i krzywdę może zrobić, jak tak skoczy. Jakby mnie nauczy. Miejmy nadzieję, że rozumów będzie miał więcej niż teraz. Tak pokazuje jakąś ranę, taką szramę na gdzieś tam na tym, kurde, na szczęce. To tak idzie od policzka w dół. Tak, o, tu mi taki dorosły przywalił. Znaczy, chyba był dorosły, nie? Już to rok temu było, ale... No. Duży, no. Tak mnie dziobnął. Szkoda tamtego sobą nie wie, tak se spał w tym lesie. Bidale, bidule. Już taka rodzina jest to właśnie, z tamtym. Nie wiem, czy my do tego doszliśmy, czy to w końcu rodzina, czy nie. Ja jestem jego rodziną. Wajfak! Nie, Wafel po chwili, cieszy się, że miał opiekę nad zwierzętami. Kurwa. Dziwne te relacje rodzinne macie. Wszystkie relacje rodzinne są dziwne. On się po prostu na tobie kładzie w pewnym momencie. No masz rację, Mordegard. Z rodziną najlepiej się wychodzi na obrazach. Nie wiem, ktoś pomacha mu mięsem przed... Nie. To bezstresowe wychowanie. To macie teraz czas dla siebie. Słuchaj, Wafel. To ja tak leżę, nie wiedząc, wszyscy z olali, tacy to są przyjaciele i towarzysze, więc leżąc pod swoim sowodźwiedziem, zaczynam mu opowiadać, co nam się przydarzyło w jaskini, bo kupa nic innego mi nie zostało. No i wiesz, i byliśmy tam i tam. Czekaj, bo jeszcze zaśnie i już nie wstaniesz. Pomóc ci? Proszę. To ja ci pomagam. Usiłuję, znaczy podchodzę z jednej strony i usiłuję tak popchnąć tego... twojego ogórka. A ja
Podchodzę, wyciągam flakon z prostą trucizną. Tykam go, ale tylko tak pod nos mu podsadzam, żeby powąchał i go tak tak odrzuciło. Bo to taki kwaśny, niedobry zapach. Więc on faktycznie, jak tak próbujecie go tam jakoś odgonić, to nie wiecie, co podziałało bardziej. To, że Mortegard go gdzieś pcha bokiem, czy to, że dałeś mu tą truciznę do powąchania. No musi w momencie, że tak stroszy te swoje piórka, odskakuje na bok, zeskakując z Ili i tak patrzy się na was jak spod łba. Dobra. Dziękuję. Ja go tak spróbuję, wiesz, po piórkach pod brudką, tak pogła. Wysunę. Tak. Opieka nad zwierzętami? Tak delikatnie. I zaraz nie będę miał palca, ale trudno. No, mnie chyba dziobnął prawie. No, tak było. Dlatego patrzyłem z trucizną. Ha! Widzisz, że on zmienia swoją pozycję? Jak tak delikatnie do niego podchodzisz, zaczynasz go gdzieś tam po piórkach najpierw tak delikatnie smyrać, to on tak trochę niepewnie, ale pozwolił ci bardziej go pogłaskać i nawet jesteś w stanie go całego wytarmosić. O! Ja sobie pozwolę o tej truciźnie nic nie zapisywać, bo po tym jakby Trina to przeczytała, nie daj Boże, to chyba jakby się okazało, ojciec, bezstresowe wychowanie, ojciec roku, Atro, odgania dzieciaki trucizną, no. Dobry pomysł. Ale ja nie zabijam, nie zabijam. No jak straci przytomność albo dostanie padaczki. Nie, żyje. Rozumiem wszystko w myślach. Nie, no tak. To jest jego podsumowanie sytuacji. Czy ja w tym czasie mogę zbierać suche jakieś krzaki, gałęzie na ognisko? Krzaki są. Bez problemu. Suche. Ja też się znajdziesz coś na spokojnie. Nie będziemy robić tutaj rzutów, po prostu pochodzicie trochę i tam tak z pół godzinki i 40 minut w okolicy tam znajdziecie tyle, żeby wam wystarczyło na cały odpoczynek. Ja chcę pomóc, ale w odległości. Poczuję negatywne wibracje. Z racji, że już tu byliśmy, jedną noc spędziliśmy, więc myślę, że trochę w terenie się orientuję, to chcę wybrać jakieś takie miejsce właśnie, czy... Jakby czy wiem, jak już wiemy, gdzie jest to wejście, to czy przy tym potoku, jak wtedy obozowaliśmy, to czy będziemy widzieć, jakby ktoś wychodził stamtąd? Musielibyście kawałeczek bliżej się rozbić, ale będziecie w stanie zobaczyć. Okej, no to tak myślę, że mówię, tutaj najlepiej będziemy widzieć, jakby ktoś wychodził stamtąd i tak dalej. A Varys też, no? No tylko, że ktoś z widzeniem w ciemności, ja to tam nic nie zobaczę. Varys też chciał podejść do Sobodźwiadka i gdzieś tam nad nim zapanować, ale jednak chyba jest zbyt zmęczony, żeby się na tym skupić i trochę mu nie wyszło, więc Sobodźwiadek tylko tak przylgnął bliżej do Mordegarda i do Ili. Spokojnie, nic ci nie zrobi. To jest obcy pan, ale nic ci nie zrobi. Ja chcę się w tym potoku, w ogóle tak patrzę w ten potok. Tak się przyglądam, tak najpierw sprawdzam, czy to tam nie coś z tej jaskini nie wpływa do niego przypadkiem. Tak, czy nie jest jakiś różowawy kolor tego potoku teraz. Czy tam jakaś krew rozrzedzona nie płynie? Nie, nie, zwykły, czysty potoczek. Świetnie, z innego źródła. Albo ten, no, nieważne. To chciałbym się obmyć ze wszystkich ran, obmyć swoje, znaczy nie z ran, jakby rany obmyć krew z ubrania. Jak się da, no jest czarne, więc trochę mniej będzie widać, więc tak, chociaż w górach jesteśmy. To poczekam na ognisko przed obmywaniem ubrania. Czy ktoś jeszcze chce coś zadeklarować przed rozbiciem obozu i zrobieniem ogniska, zebraniem tutaj drewna na opał i tak dalej? To znaczy ja bym się też chciał umyć, odwiązać baleron, umyć siebie, umyć Rozamundę, ale to już może rzeczywiście jak będzie ognisko płonąć, więc na razie po prostu rozglądam się, szukam też tych patyków, czegoś, co się będzie nadawać. To nawet dużo szybciej wam się uda pozbierać odpowiednią ilość drewna, jeśli więcej z was tutaj zaczyna zbierać. I po parunastu minutach się spotykacie po prostu, jak już ognisko zaczęło gdzieś płonąć obok potoku, obmywacie się, robicie sobie jakieś jedzonko, jeśli coś macie, albo jakieś racje żywnościowe, które dostaliście, wychodząc. Nie, coś mieliśmy. Jak swoje rany obmyję?
to chcę też się zająć tym Ziutkiem nieprzytomnym. Postaram się go tak przyciągnąć do tego potoku, tak na tym swoim śpiworze. Też mu obmyć trochę ciało i przykryć go potem szybko swoim tam płaszczem, zawinąć go w ten śpiwór. I tak, dobra, to... Czekaj, ja myślę, że Orani podejdzie do ciebie i ona zebrała jakieś tam parę ziółek, które rosną w okolicy i przytknęła je do tych największych bąbli, które miał na ciele, mówiąc, że to powinno troszeczkę złagodzić ból. Świetnie, akurat teraz nie nad tym się zastanawiałem, bardziej jak mam spać. Nie chcę bardziej, żeby on zmarzł, ale... No. Nie mamy tyle posłań na tyle ludzi. Niestety. Musisz się do kogoś przytulić? Może wafla na nim połóżmy. Co nie wiem, czy wafel mnie toleruje w tym momencie. Wcześniej nie, no, nie próbowałem podejść... Na skwerku. Na skwerku. Nie, bo on będzie mu pachniał mięchem, nie. No dobrze, ale też przypominam, że mamy jeszcze Nairewarisa, Orani... Czyli wszyscy się przytulamy. Farima i Otre. To ja proponuję zrobić tutaj, będzie ognisko, a my sobie tak pokładamy te śpiworki tak obok siebie i po prostu będziemy tak się kłaść, tak. W słoneczko, tak? Nie! Nie! Nie. To nie wiem. Gdzie to półksiężyc wyjdzie, bo nie wiem, to aż tyle nie jest, żeby nam to objąć. Dobrze, całe ognisko. Jak najbliżej ogniska, dobrze. To no myślę, że chcę w takim razie wziąć tego gościa, chciałem powiedzieć trupa, ale wziąć tego gościa, faktycznie pociągnąć jak najbliżej do ogniska, rozpiąć ten śpiwór tak, żeby były dwie połówki i jak płaszczem przykryję jego, to jeszcze starczy na mnie trochę, więc tak, dobra, jakoś damy radę chyba. Ja i tak jestem przy swoim, że skoro oni nie mają jakichś tam swoich rzeczy, to i tak trzeba wszyscy przy sobie się położyć i tak. No tak, ja zaczynam po prostu. No to dobrze. Można jakieś gałęzie z dużą ilością liści tutaj poukładać, żeby troszeczkę było bardziej miękko, jak nie ma tyle śpiworów. No, w nazywa sumie się dobry Waris. Pomysł. W sumie racja, jakiś szałas. Coś podobno takiego się robi w lesie. Legowisko po prostu musimy zrobić. No. Wafel nam... Wafel, tak. Wafel nam pomoże, bo on wie jak. Co? No, to robił sobie logowiska chyba w naturze, nie? Co łodźwiedzie robią sobie te? Gniazda? Na drzewach? Nie. Znaczy nie na drzewach. A gdzie mieszkają? Nie wiem, bo ja go dostałam od tej starej baby. Jakiej starej baby? No tej zielarki. Tej zielarki, tak. Tej, dobra. No, bo ona już nie mogła się nim opiekować, więc ja poszłam i no, ale on tam... Nie wiem, czy to ona zrobiła mu to legowisko, czy on sobie sam zrobił, ciężko powiedzieć. A ona skąd beznadziejnie. Nie pamięta. Ty nie pamiętasz, pewno z lasu się zgarnęła. To się wiązało nie z pamięta. Tym, co wam kiedyś mówiłem, co żeście nie pociągnęli tego tematu, że zielarka chodziła za miasto i dokarmiała coś w lesie, bo nosiła mięso poza no miasto. No to tak, to jemu go dokarmiała, ale z czym ona go tam miała? A. Kurde, ja nie wiem, Elmenor, jak ty to robisz, ale tak z 80% tych twoich plotek się sprawdziło. No wiem. Wystarczy zagadać do odpowiednich osób na miejscu. Zapłacić, dać dobry koncert. A to tobie płacą. Powiedzieć no właśnie, komplement. To jest podwójny profit, jak to mówią. No bogów. No to tam, myślę, że jeszcze tam sobie wymyślamy jakieś warty, chyba że ktoś coś jeszcze. Waris tylko pomagałam zrobić te legowiska, bo on wie, jak to zrobić, wie, zna się na sztuce przetrwania i to ja się nieraz... słucham. No. Widać, że wie, o czym mówi i tutaj nawet bierze jakieś takie linki i tam zaplątuje to trochę, żeby to faktycznie jest całkiem wygodne. Przepraszam bardzo, ja sprawdzam, czy on to dobrze robi, bo ja też się znam na sztuce przetrwania. A on się popisuje. Ja tak sobie to... myślę już, że... Bo tam przypomniały mi się te plotki... bo tutaj Elmenor wspomniał o gołąbkach dwóch, że Waris z Nairą i jeszcze jak znaleźliśmy ten plecak, to były domysły, że poszli się ruchać, więc tak sobie myślę właśnie, aha, to tak się rucha w lesie, na legowiskach zrobionych z gałęzi liściastych, dobrze. Tak to się wiąże, okej. Okay. Mogło tak być. Jesteś pewna, że dobrze to robi? Nie pomagam na pewno.
Siedzisz tak. No, tak, dokładnie tak. Ten sowodźwiedź siedzi też i on kiwa razem ze mną, tak za mną siedzi, tak jak ten cień. Jeśli chodzi o niejadkę, to on też na pewno wcześniej pomagał Emmie zbierać to drzewo, teraz sobie siedzi gdzieś tam z boku. Jest dużo NPC-ów, więc sorry, mogę zapominać o niektórych. Po prostu wszyscy gdzieś tam część, no większość pewnie kładzie się na tych legowiskach, które zrobił Varys mimo wszystko. Gnomy to się zmieszczą w ogóle, jakbyś tam jeden śpiwrek, to tak 3 czy 4 się zmieszczą na obok siebie. No na jednym. Pod jedno skrzydło. Kurde, niejadek z gnomami, nie? O, dokładnie. To samo praktycznie. No, i jeszcze Mordegard z drugiej strony, także wiesz, taki mniejszy kontyngent. Mały stół, duży stół. Tak. Ja się mogę przykryć tym piórem, co mam zaplątane we włosy z tej sowy. No prawie. Prawie dwa tak. Dwa nawet długie. Ma. No to dwoma. No dwoma to się na pewno może przykryć, bo one są takie długie, nie? Kurwa, jest proste, nie? No jakieś warto i podczas warto ja chcę się, będę się przyglądał temu medalionowi, tak. Jak to ma formę takiego kółeczka jakiegoś z jakimś tam grawerunkiem tak wokół, co wygląda jak coś... zakładam taki... takie kółeczko metalowe za duże na pierścień, ale takie jakieś wydrążone coś tam wokół, no to tak patrzę przez to, tak ten sobie oglądam to z bliska i tak dalej. Ja bym chciał, zanim się położymy, w sensie jak już tam się będziemy organizować, to chciałbym wyciągnąć swój kajecik do spisywania inspiracji i historyjek i pomęczyć trochę Varysa i Neyre, żeby mi coś poopowiadali. Ja rzucę sobie plotkowanie. Plotkowanie? Znaczy plotkowanie, kurwa. Sorry, wjechał mi Warhammer. Perswazję? Tak, perswazję. 26. Dobra, to dowiadujesz się o więcej informacji o tym sztylecie, możesz się dowiedzieć, o tym, że tam był malar i mniej więcej historia, nie? Wiadomo, że bez jakichś dużych szczegółów, ale mniej więcej o co w tym chodziło. Dobra, coś z tego uciułam. Mm-hmm. No mogę to też zaraz opisać, ale no. A poza tym tak między słowami, jak oni tam, wiesz, opowiadają i tak dalej, to pewnie będę też przechodził do tych swoich tematów, tak, związanych z nimi. Emmo? Nawiązując do deklaracji Juliana, chciałem zadeklarować, że całą noc nie chcę spać i obserwować tą trójkę. Dobrze, dobrze. Więc wpiszę sobie jeden punkt wyczerpania. Możesz sobie rzucić na percepcję. 17. Dobra, to ci coś napiszę. Short resta mogę sobie zaliczyć, nie? Tak, shorta możesz mieć. Dobrze, to wracając do tej opowieści, którą Varys tutaj przytoczył. Varys opowiada, że swego czasu mieli drużynę, która była złożona właśnie z jego, Nairy. Była też tam Verna, Niziołka, był Orian, Smokowiec i był Mac, Gryfin. I Verna znalazła kiedyś sztylet, o którym nic w sumie na początku nie mówiła. Później okazało się, że w tym sztylecie jest zaklęty malar, bóstwo likantropów. I każdy z nich z jakiegoś powodu musiał zdobyć ten sztylet, żeby użyć go do jakichś swoich związanych ze swoimi zadaniami celów. I zostali przechytrzeni przez Gryfina, który uciekł z tym sztyletem. I Gryfin wziął udział w jakimś rytuale, żeby uwolnić tego malara z tego sztyletu. Przez co mieli duże problemy i dużą niezgodę między sobą w drużynie. Jednak w końcu udało im się dojść do jakiegoś porozumienia. Nie wspomina o tym, że o szczegółach większych. I wiecie też, że udało im się malara to przynajmniej co wyszło z tego sztyletu, bo to nie było już taka końcowa wersja malara, tylko jakby jedna z jego
jakby to nazwać... Nowator? Nie do końca, jakby jego pierwsza taka, pierwszy stopień, coś takiego, udali, cofnęli po prostu to, że on wyszedł z tego sztyletu. Nie, no tam zatrzymali go, żeby nie mógł się rozwinąć. Czy tą historię, jak to jest jeszcze podczas, jakby przed spaniem, można też słyszeć? Czy... Tak, możecie, myślę, że słyszeć to. Oni się jakoś specjalnie nie kryją. No i przy ognisku tak opowiadają, to chętnie do spania posłuchać, no. Dlatego mówi, że ten sztylet był niebezpieczny, bo też jeśli ktoś go miał, to on rozmawiał z tobą i kazał ci zabijać po prostu jakby jak najwięcej wrogów. Łaknął tej krwi, żeby po prostu stać się silniejszym i móc opuścić ten sztylet. No tak... Już leżąc, tak magia, tfu. To stąd były te teksty o tych sztyletach wcześniej. Dokładnie tak. O to nam chodziło. Dlatego wolałem się dopytać, bo jakby okazało się, że to ten sam sztylet, to w sumie to by było praktycznie nierealne, ale no może ktoś by go w jakiś sposób odnowił. No tak leżąc, tak. Nie, ten sztylet był jakiś szklany, bo się wziął z jakiegoś czarnego sztyletu, który ktoś wsadził w człowieka i to mu w 48 godzin wyssało duszę i się zamienił w taki szklany. Bo taki czarny sztylet też widzieliśmy i jego w burmistrza wsadzili tak w klatkę. No, w sensie, wsadzili, no. Ukuli go, nie? Tak, no, sztychem. No i jego też miało zamienić, ale to powstrzymaliśmy. I go z likantropii też uleczyliśmy tym samym, bo to jakiś rytuał był. Ogólnie mieliśmy to, sporo to. Przeżyć ze sztyletami. No ten sztylet sobie jeszcze istnieje i ma się dobrze. A tam chyba dobra dusza siedzi. Jak się uda, to z chęcią zobaczę ten sztylet. Może będę w stanie coś się dowiedzieć o nim. Co, chyba kapłanka go ma, tej Shanti. O Jezu. Znaczy, o moi bogowie. Więc już tak zmęczeni po jakimś czasie, robiąc warty oczywiście po kolei, kładziecie się spać, ci co śpią, ci co medytują, to sobie medytują. Ci co nie chcą spać, to nie śpią. A ja tak, jak się kładę już do wyra, to chcę sobie tak pomyśleć teraz. Bo ja cały czas, wiesz, do tej kapłanki to nie mam zaufania, nie? Ja jej nie lubię. Tak sobie myślę, że skoro ten sztylet poszedł do niej, a ona potem do nas przyszła i była taka wymęczona, to czy to może mieć coś wspólnego z tym sztyletem, czy może nie chce tam nad nią jakiejś, wiesz, kontroli przejąć. Ruchaj się z tym duchem, co tam jest w sztylecie. Dokładnie. A cholera wie co. Ewidentnie, tak. Ona ma jakiś drugi i trzeci plan jeszcze, mówię wam. Ona nas wszystkich weźmie znaczy, jeszcze. Wiesz, sam w tych wierszach opowiadasz, że jest rozpustną. No bo jest rozpustnicą, no jest. I to mam to udokumentowane i wiem o tym. I... Tak, w pierwszych. Nikt tego nie podważy. Może sobie jeszcze też rzut obrony na kondycję? Myślę, że 12 będzie git. A. Powiedziałam to zanim rzuciłaś, więc jestem ten. Więc w którymś momencie po prostu w nocy, mimo wszystko, mimo tego zmęczenia... Czyli dostaję punkt wyczerpania i idę spać, okej. Okay. Tak, tak, bo nie śpisz całych 8 godzin, tylko powiedzmy takie 2-3 godzinki, ale większość tam udało ci się tam pooglądać, co chciałaś. Warty mijają wam spokojnie, nic się nie dzieje. Może tam czasami jakieś zwierzę wam przebiegło, ale żadnego zagrożenia nie było takiego, żeby trzeba było budzić kogoś. Więc nastaje ranek. Zaczynają ćwierkać ptaki. Robi się trochę cieplej. Promienie słońca was budzą. Wszyscy są na miejscu. Nikomu nic się nie stało w nocy. Tak, Atro? Czy ja jak podczas warty swojej się tam przyglądałem temu i teraz rano to coś czuję od tego medalionu? Czy tak? Wie co tajemne?
16. Punkt wyczerpania mistrzat, nie? Bo zapomniałem wcześniej, rzuciłem ten, ale i tak wtedy mi się nie udało na tą percepcję, więc tamten, a miałem punkt wyczerpania. Ale teraz 16. Dobrze. Także przyglądasz się temu medalionowi już tak nad ranem gdzieś. I tak czujesz, że w sumie taką pozytywną, magiczną energię od niego. Pozytywną, dobrze. No to tam, że jak ktoś się przygląda, to może już rano go Atro ma założonego. Gdzieś tam pod koszulą. Jak się ubiera, to może to ktoś zauważyć. Ja ci od razu wyślę, co to robi. Wysyła pozytywne wibracje. Tak, opis. Przedmiot magiczny, rzadki, wysyła pozytywne wibracje. Elmener zawsze cię znajdzie. A nawet nie ciebie, tylko ten przedmiot. Super. A Elmener, żeby wyczuwać wibracje w powietrzu, to musiał być jakieś czułki albo coś, nie? Tak. Masz te gałązki. Lokacje, kurwa, śpiewa. Zamiast zaklęcia wyczucia magii, to ma wyczucie pozytywnych wibracji. Tak. Tak, idzie i tak. O! Tam chleją, idziemy, wbijamy się na chatę. Dymówka się rozkręca. Akurat on by mógł mieć idealnie taką umiejętność. Tolerowo się zgadza, jak z tym winem wtedy z tej piwnicy. Więc budzicie się. I widzicie, że większość już zaczyna gdzieś tam się budzić, wstawać. Dobra. Czy na czyjejś warcie ktoś jął, żeby ktoś wychodził z tej jaskini, która jest ścianą? Znaczy, no, wiecie. Alarmu nie było, więc raczej nie? Ktoś nie zakładał alarm? Nie, ale by wzrósł. A, żeby obudził. Co? Atro, obudź się. No przecież robię to. Dajcie mi. Nie, no nic się nie działo. No siedzą dalej w tej jaskini. Może śniadanie jedzą. Nie widzę przez tą ścianę. Tak, kawkę piją i fajkę palą. Po seksie, tak? No. Widzicie na pewno, że gnomy Varys i Neira wyglądają dużo lepiej. Dalej są zmęczeni, ale naprawdę już są wypoczęci i pełni sił, żeby wędrować. Ja też tylko zastanawiam, gdzie oni w trakcie mojej wachty poszli. Że Varys z Neirą chyba byli zbyt wycieńczeni, żeby gdzieś pójść. Nie znasz ich możliwości! Tylko jak oni tak leżeli razem, to tak ktoś, kto spał po prawej, ktoś, kto spał po lewej, czuli mocniejsze pozytywne wibracje. Nie no, przypominając sobie tą scenę Varysa z Neirą, co była w pokoju, co Griffin tam wszedł i takie no hej, i wyszedł. To ja tak się usadawiam, tak jeszcze nie wstając i tak rozglądam się po wszystkich i tak patrzę się na tego Ziutka, co koło mnie śpi, odpoczywa. Czy on coś okazuje więcej znaków życia, czy mniej? Umarł przez sen. Nie umarł. Widzisz, że te bąble, na których były położone te zioła, które dała Orani, się zmniejszyły trochę. Widzisz też, że oddycha już miarowo i dosyć głęboko. Wcześniej miał po prostu bardziej równomierny oddech, jak szliście spać, po tym jak go uleczyła Ila, a teraz już jest dużo lepiej. Widzisz też, że co jakiś czas lekko już zaczyna otwierać oczy. Jeszcze nie jest tak idealnie, ale już powoli zaczyna gdzieś tam kontaktować. I coś tam mamrocze sobie pod nosem. Dobrze. To ja wstaję, jeszcze go przykrywam drugą połową tego śpiwora, na której spałem, siedziałem teraz, żeby to ciepło będzie miało, a płaszcz zakładam. I się tam ogarniam. Idę sobie obmyć twarz do źródełka. Czy ktoś coś chce zrobić? Podejdę do tej wejścia do tej jaskini, wsadzę łeb do środka i będę nasłuchiwał. Czy chrapią dalej, czy już rozmawiają ze sobą, czy może wrócili do czynności, które wykonywali poprzedniego wieczora. Słyszysz na pewno, że są dalej w jaskini. Nie kontynuują w tym momencie tego, co się działo wczoraj. Raczej słyszysz coś na zasadzie wypuść mnie stąd! Głos tego Ettina, faceta. I tylko jej taki śmiech, taki tubalny się roznosi.
obudzili się. Mordegard by podszedł tak do Orani i wiesz, no zapytał jej najpierw, jak jej się spało, potem czy już się dobrze czuje i potem, że jak będzie chwila, może to może mogliby porozmawiać, bo są między nimi sprawy, które tak jeszcze, znaczy no, w sumie Mordegard chciałby paru rzeczy się dowiedzieć, niezwiązanych z drużyną, z czymkolwiek, ale to wtedy jak będzie gotowa, jak się będzie już dobrze czuła i może jak już nie będą wszyscy tak dookoła, blisko. Zdecydowanie jest lepiej, czuję się wypoczęta, chociaż dalej troszkę przemęczona, ale jestem w stanie już prawie, że normalnie funkcjonować. Także myślę, że jeśli nie będzie nic złego, to może w mieście porozmawiamy. A jak nie, to może w drodze, na trakcie uda się jakiś taki moment złapać. Mhm. Rozumiem, że masz dużo pytań. O, bardzo. Ale spokojnie, mamy w tej chwili co innego na głowie, to może poczekać. Chcesz wrócić do miasta, czy będziesz bardziej w stronę domu potem zmierzać, czy może zatrzymałabyś się trochę u nas, bo wiesz, no my mamy dom, nie? Ja mam ten pokój, mam ten gabinet, znaczy warsztat w sumie, no coś pośredniego. Na pewno miejsce by się tam dla ciebie znalazło, gdybyś chciała trochę z nami pomieszkać, dojść do siebie. Myślę, że twoi towarzysze też powinni się na to zgodzić, ale brzmi to bardzo rozsądnie, o ile pozbędziemy się zagrożenia i go nie będzie. Na razie chyba wolałabym nie brać czynnego udziału. Wiesz, że ja w walce to tak nie bardzo. Wiem. Ale te twoje mikstury naprawdę mogłyby nam pomóc, więc... Ale no to jeśli się będziesz czuła na siłach, nic... No i jeśli będziecie mieć jakiś warsztat, jakieś składniki alchemiczne, to mogę coś spróbować wam tu jeszcze przyrządzić. Jeśli będzie na to czas, mówię, że to też zajmuje trochę. No wiem. Jakieś składniki na pewno będą, bo tak jak mnie uczyłaś, tak usiłowałem eksperymentować, ale ja chyba nie jestem, wiesz, w tym najlepszy. Zaczęły się po boski jakieś roznosić, że jestem piromanem. I w ogóle, ale... No i nekromantą to też, ale to dlatego, to z innych względów. Ja w ogóle mam jakąś dziwną opinię tutaj, ale to nieważne. Dobrze, porozmawiamy jak będzie okazja. Na razie się skupmy na tym, żebyś i ty, i cała reszta, żeby po prostu jak najlepiej. To chyba nie dostrzegli tego samego, co ja dostrzegłam, jak cię poznałam. Nie wiem, oni tylko dostrzegli, że jestem jakiś inny. Nie mają naukowego umysłu, to pewnie dlatego. Tak. Nie wiedzą, co to znaczy wziąć teorię i ją przetestować nawet pomimo wszelkich niebezpieczeństw. To jedno jest pewne. Chociaż nie powiem, no czasami masz takie większy talent do tego, żeby coś zepsuć, ale zdarza się najlepszym. No ale wiesz, że to jest po prostu część procesu, tak? Najpierw trzeba zepsuć, żeby potem stworzyć. I tak przypuszczam, że idziemy i tak sobie tak turlu o teoriach magicznych, alchemicznych i o tworzeniu różnych rzeczy i o konsekwencjach niespodziewanych tegoż. Czy Atro gdzieś na stronę odszedł do tego strumyka, czy jak to wygląda? Tak, no poszedłem odejść, umyć twarz. Chciałem jeszcze tam się wtrącić z tymi składnikami, ale potem jak Madzia tam zaczęła gadać dalej, to już dobra. Tam. W sensie, bo chciałem tak podejść, pokazać te składniki alchemiczne, ale chciałem słyszeć tylko tą część, a tak bym słyszał resztę, nie chcę słyszeć tej reszty, więc ten. Powiedzmy, że jeszcze myję twarz. To Emma chce podejść do Atro? Ta część, myć ręce, twarz. Tak tylko ci powiem, że cały czas sobie przekazuję jakieś informacje. Nie wiem, czy cię to interesuje, czy... Co masz na myśli, jakieś informacje? Kto sobie przekazuje cały czas? No, trójka tych grajków. A coś więcej? Nie wiem, cały czas wtrącają jakieś znaki. Nie wiem powiedzieć, co to jest. I w każdy możliwy chwili sposób próbują sobie coś przekazać. Tak samo było w jaskini.
wszyscy się czymś zajęli, to oni na siłę odeszli na bok, żeby o czymś porozmawiać. No jak tylko zobaczyli, że ja się zbliżam, to zmienili tam. Słuchaj, ja jeszcze bym rozumiał, gdyby to była, nie wiem, gildia z wrót. Albo, nie wiem, czerwone płaszcze, kaptury, nie pamiętam, kto to tam był. Ale to są harfiarze. No, mam wrażenie, że mają tajne metody. Ale jeszcze nie słyszałem, żeby żaden harfiarz się przyczynił do końca świata. Czego nie można powiedzieć o, nie wiem, wielu innych ugrupowaniach z Wrót Baldura. Okej. Okay. Ja ma kończy prądną toaletę i wraca z portem. Bo w DDD mniej więcej rok przed, po Avernus coś tam, czy w trakcie? Bo chodzi mi o to, że jakby z Wrót Baldura jestem, więc no tam parę razy już ci balici robili zamieszanie we wrotach, jakby nie tylko przed Avernusem, znaczy w trakcie Avernusa jakby tego, nie, ale też przed. Kult Bala tam mordował i tak dalej. I jakieś takie właśnie ugrupowania działały, że nie. Więc to ten jakby do tego chciałem nawiązać, ale ile wiem, to też są. Ja myślę, że El Tural jeszcze nie zniknęło, nie? Jeszcze jest. Okej. Okay. No ale i tak myślę, że z historii Wrót Baldura mniej więcej znam, jak się tam wychowałem, więc tam było dużo takich jakichś zamieszań z bogami, niebogami, jakimiś obrońcami wrót, zawsze jacyś bohaterowie, posąg wojownika z Rashamenu na placu i tak dalej, nie? Więc no, mniej więcej do tego nawiązuję i to, no też jak Emma kończy poranną toaletę, to ja też wracam. To co, wracamy do jaskini? No, ja to zobaczył w sumie, co nam było ciekawego do powiedzenia. No to choć jak już się to nic nie dzieje i ten to, to tak, dobra, miejmy to już za sobą. Ja jeszcze spytam, czyszczę wafelka albo coś, głaskam go. No, to myślę też jeszcze tak na odchodne dopytam. No, wszystko dobrze, gnomy, coś tam, wszystko dobrze, niejadek, tak, coś tam. A, i ten ziutek. To podchodzę do tego ziutka. Skwarka naszego. Czy on już ma otwarte oczy? Dzień dobry, pobudka? Ma otwarte oczy dłużej, w sensie mruga częściej, ale ma otwarte. Ale nie rusza się za bardzo, tylko tak oczami uwadzi prawo, lewo. Mordegar, daj ten swój nekromantyczny wytwór, bo ten... On jeszcze słabo kontaktuje, będzie trzeba go nieść. Rosamunda nie jest nekromantycznym wytworem. Ile razy mam to powtarzać? Mordegar, mam brocze pod nosem, ale tam, wiesz, tam... Prowadzi. Dobrze by było, jakby nie nacierała na wroga z tym napisem. Tak, tym razem przepraszam, nie. Przepraszam, rzeczywiście to była moja wina. Uległem atmosferze walki. Może to się nie powtórzy. W sensie, no, znaczy, ty ulegaj. Ważne, żeby nasz tutaj dodatkowy pasażer też nie uległ za mocno wibracjom walki. Nie dostał młotem jakimś przez czaszkę. Jasne. To myślę... Okej, okay. Jak Mordegard użycza po raz kolejny pleców Rosamundy, to przywiązuje tak jak poprzednio z tym śpiworem, tak, jako warstwę izolującą od twardego metalu i przywiązuje go. Myślę, że tam, nie wiem, może jakieś, jak mam jakieś ubranie na zmianę, to też, żeby go tak przykryć tym, może nie ubieram go w to, ale żeby go przykryło, żeby go ta lina nie obtarła. I będzie tak podróżował z nami przez jakiś czas. Dobrze, więc wracacie do jaskini. Podchodzicie na środek. Zauważacie tą Edtinkę, która po prostu się kręci gdzieś wokół
tej klatki, co tam była. W tej klatce siedzi ten Ettin zamknięty. Wykorzystała sobie to, że tutaj jest. No teraz nie jest magicznie zamknięte, więc co jakiś czas on próbuje siłowo to podnieść i jak zaczyna mu się to udawać, to ten Ettin z tej drugiej strony podchodzi i tak to w dół tak zamyka i pilnuje go, żeby on nie uciekł po prostu stamtąd. I słyszycie po prostu co jakiś czas, jak on te dwie głowy wrzeszczą między sobą. Wypuść nas, wypuść już! Zostaw nas w spokoju! Nie potrzebujesz nas! Ona tylko tam mi mówi, że... Właśnie, że potrzebuje. Potrzebujemy was. Chcimy, koniec. I jak sobie tak chodzi. I się kręci i pilnuje go. I teraz widzi, to po prostu spogląda na was. Dwie głowy tak. Dzień dobry. Jedna tak. No, witajcie. Myślałyśmy, że już sobie poszliście. Udana noc. I to jak? Dziękuję, że go nie zabiliście. A nie ma za co. Pytania mamy do niego w sumie. Przydatny dla was też. Dla nas też. No to dobrze. Dobrze. Nam to krócej zajmie niż wam. No chwilowo mamy przerwę, także możecie sobie podejść do niego. Ty co, Elmenor? Ty, ja? Możemy spróbować, no. Ty się pytam, czy najpierw ja, czy najpierw ty, jak, czy... W sensie, no... No to i tak, bo... Słuchaj, no. Nie, bo tak jak mówisz, że to twoje trwa godzinę, a potem i tak się zorientuję, to jakby nie wyszło to twoje, to i tak potem mogę ja wkroczyć. No na tak. Odwrót może gorzej zadziałać. No dobra, no to on w takim razie wyciągnie swój flet, tak obróci nim w palcach za 2-3 razy. Tak pokazowo. Przyłożę do ust i zagra jakąś taką stosunkowo krótką melodyjkę, tak, ale taką hipnotyzującą. Emma? Czy my tam jesteśmy wszyscy? Mogliście wejść wszyscy. Chyba, że ktoś nie chciał, to mógł zostać, ale raczej wszyscy mówili, że wchodzą, więc... Bardziej mi chodzi o NPC-a. Myślę, że też tam weszli, żeby nie zostawiać samemu na zewnątrz. Okej. Okay. 14, jak coś, stopienie 13. I to jest na jakieś pewnie inteligentne rzeczy. To no, nie. Na mądrość, on myśli, tak, na mądrość. Zero, więc... No to... Wychodzi 10. Jest moim najlepszym kumplem teraz. Nie powinien mieć złote, nie? Ma dwie głowy. Nie, no dobra, żartuję. W sumie zerknę. Z ułatwieniem ma tylko wtedy, kiedy jest w walce z kimś z moich towarzyszy. Nie, on nie ma żadnych tutaj odporności na tego typu rzeczy. Więc on przestaje próbować wyjść z tej klatki. Tak spogląda w twoją stronę. Przyjacielu, wypuścisz nas? Znaczy... Ja nie mam klucza do zamka, poza tym tutaj ta pani, że tak powiem, nalega na to, żebyśmy cię tutaj pozostawili. Ewidentnie no, jesteś tutaj z jakiegoś konkretnego powodu, tak, do którego nie wiem, czy chcę wiedzieć jakiego. W każdym razie uwierz mi, że tutaj będzie ci na pewno dużo lepiej niż tam na zewnątrz, tak, bo tam na zewnątrz możesz złapać guza, a tutaj masz fajną partnerkę i koleżankę, z którą możesz sobie pogadać. Ona jest stosunkowo ciekawą osobą, a tak inna sprawa. Tutaj mój przyjaciel, towarzysz chciałby ci zadać kilka pytań. On tak oczywiście rozumiem, że z uwagi na naszą przyjaźń, prawda, nie odmówisz. On tak łapie jedną z tych głów, gdzie upadł, jak upadł, to się walnął i ma takie guza i tak... Już nabiłem guza, więcej nie przydałoby się więcej nie mieć, tak. Spoglądają w stronę Atro, jak go wskazujesz. Ile możemy pogadać? No cześć, słuchaj, bo tutaj słyszeliśmy, że ktoś wami tak, no powiedzmy, no rozkazywał wam, nie? I to nie był drugi Ettin, ani nikt taki wódz, tylko jakiś taki chuderlawy podobno. Co to za ten gościu był?
taki człowiek. Normalny człowiek. Wyglądał jak człowiek, pachniał jak człowiek. A macek nie miał? No, nie miał takie macki. Nie wiem, pytam się tylko. No tu różnie bywa, tam skrzynki też mają macki czasami. Co najmniej jedną. Słuchaj, bo tu, po co tutaj tak siedzieliście? Tak chcieliście gdzieś iść stąd, czy ten? Bo tu więcej was podobno ten, nie? Tak więcej kolegów miałeś tutaj, nie? No, takich jak ja to nie bardzo, ale tych mniejszych, takich jednogłowych to trochę tu było, no. Nie wiem ile, ale całkiem sporo, taka duża grupa. I zeszli z gór. Człowiek kazał zejść, wziąć wszystko, jak najwięcej rzeczy i zejść. A w którą stronę to oni tak poszli, jakim tak ten człowiek kazał? W stronę miasta. Tam, co kiedyś też tam byliśmy. Znaczy oni byli, bo ja w sumie to my tutaj nie byliśmy, nie? Ale oni tam byli. Nie wszyscy, niektórzy nie wrócili, ale oni część tak. A ten człowiek wasz to gdzie siedzi? Człowiek siedzi, gdzieś pewnie siedzi. Ja też mogę teraz usiąść, on tak siada. No, a ty siedzisz tu. A ten człowiek to gdzie może siedzieć? Jakaś inna jaskinia, jakieś wieża, jakiś las. No bo to tak trochę dziwnie, że wam i człowiek. To nie lepiej tego człowieka tak bum i byście sobie sami rządzili? On straszny jest i nie da bądź, nie wiem. Nie da się myśleć przy nim. No właśnie, a już teraz jest ciężko myśleć, a przy nim to w ogóle. A my możemy pomóc, żeby on nie myślał i wtedy wy byście myśleli. On to głównie wędrował i on miał czekać na nas w mieście. A to cwana bestia. No miał nam dać znak, kiedy najlepiej wejść do miasta. A jak miał wam ten znak dać? No, miał po prostu wysłać nam takie w górę, takie kolorowe coś. Jakiś dym? Ogień? Jakieś światełko. Jakieś. A, światełko miał wysłać. Okay, takie cichie światełko. Mówił, czy będzie to za dnia wysyłał, czy po nocy będzie wysyłał? Po nocy, bo po nocy to lepiej widać takie. No światełka. Tak. Z jaskini by było to widać? Z jaskini nie, ale tam na dole to tak. Dlatego ich wysłał. A ten człowiek, to jak on w zasadzie wyglądał? Bo już powiedzieć, że pachniał jak człowiek, wyglądał jak człowiek, ale ludzie się różnią, tak samo jak etiny się różnią od siebie, prawda? Długie włosy, krótkie włosy, oczy, kolor oczu, kolor skóry, wysoki, niski. Nie zadawaj tylu pytań, bo może dostać mętliku. Jak on wyglądał? Taki wielki jak ten, wskazuje na Atro. Dłuższe włosy, ciemne, płaszcz miał i często się cały tak zakrywał i dużo wędrował. A ten płaszcz w jakim kolorze? Ciemnym. Ciemny kolor. A blizny może miał jakieś albo co na twarzy? Znamie jakiś pieprzyk duży, brzydki był może bardzo. Nos obity, połamany. Znowu za dużo. Zwykły taki. Zwykły. No. Czy nie miał przypadkiem kapelusza z piórami?
Somia może przynajmniej... Nie, nie. Taka, takie na głowie, takie z takim... takie co słońce, nie ten. Takie o, tak pokazuje. Takie ze skóry. I takie, że na głowę. I takie o, takie i pokazuje na to Elmenora wielkie dwa pióra, tylko małe. I takie z tym, w tym na głowie. Wiesz, jak obie głowy tak się zamyślają, drapią się w głowie. Może... I czasem, ale... Albo nigdy. Raczej nie wiem. A czy może miał jakiś wisior? Albo jakieś znaki? Płaszcz. Zakrywał. Na tym płaszczu, tak. Ale czy coś na tym płaszczu może miał? Czarny. Ciemny. Czarny. Jak na niego mówiliście? Raven przypadkiem? Czasem. Tak. Znasz go, Atro? Wszyscy go znamy. Ten gościu w karczmie, co nas wysłał po tego. O. No tak. Mhm. A ten wskazuje na tego leżącego... Tego węgla leżącego na Rzamundzie. To ten to zdradził. Kogo? Tego Rywena. Szefa. Małomówny, nie chciał gadać. Wysłał nas po tego Samura. Może chciał, żeby nas tutaj zaciukali. Poszukał tej biblioteki. Był na jej tropie. Powiedział nam nawet, jak ją znaleźć. Pewnie zakładając, że my ją znajdziemy przed nim i go do niej doprowadzimy. Mhm. Niepozorny był faktycznie. Strój wędrowny. Dłuższe włosy. I ten pierdolony kapelusz z piórami. Wiedziałem, rzucił mi się w oczy. I mnie też niepospolite. Wiemy przynajmniej kogo szukać. Nie będziemy musieli po całym mieście. Znaczy może po całym mieście, ale wiemy, przynajmniej ja wiem jak wygląda. No i... Pytanie, gdzie się teraz zaszył? Pytanie. Na szczęście myślę, że straż będzie... No, myślę, że nam zaufa, jeśli powiemy, że szukamy takiego gościa. O ile nie wspominają dobrze, jak żeśmy wnosili babę w beczce do miasta. Nikt się praktycznie o tym nie dowiedział. No, pocztą pantoflową mogło się roznieść, cholera wie. No i co? I siedzi zamknięta na razie w więzieniu. Jeszcze nie odzyskała pełni... Jeszcze nie nie poukładało w głowie do końca. No nic, no w każdym razie, tak jak powiedziałeś, wiemy kogo szukać. Kto jest... zły. No. To ten. Pod samym nosem. Oh. Dziękujemy, przyjacielu szanowny, za udzieloną pomoc i oddaję cię tutaj z powrotem w ręce twojej wybranki ukochanej, lubej, jedynej. Czy możesz ją przekonać, żeby mnie puściła? Mogę z nią porozmawiać. Ale będę musiał z nią porozmawiać na uboczu, bo z tego, co ona wcześniej wspominała, ona jest wstydliwa. No porozmawiaj. Może nas puści. Miejmy nadzieję. Tak. Dziękuję. Ja bym chciał odejść na bok z tuetingu. Czy faktycznie chcesz ją przekonać, czy tylko po prostu będziesz... Nie, ja chcę z nią odejść na bok i chcę jej powiedzieć, że w powietrzu wyczuwam fluidy miłości i że on ją tak naprawdę kocha, tylko jeszcze tego nie potrafi jej powiedzieć, bo jest niedojrzałym etinem, ale to się zmieni i powinna się jeszcze bardziej zaangażować w to, ten związek taki. W końcu on odda jej miłością, dobrodusznością, będzie szczęśliwa, on będzie szczęśliwy, tak? A to, że czasem będzie narzekał, no to trudno, no tak mają po prostu faceci. Widzisz, że ona cała w skowronkach tam w ogóle, je, tak ściska cię tak ręką jedną, bo nie chcąc się tak mocno jakoś zgnieść czy coś, no ale trochę cię to ściska, przez chwilę masz problem z oddychaniem i cię puszcza. A, i bardzo ważna sprawa. Znam takich typów jak on, wiem, że oni lubią hardkorowo, więc nie bój się, jak tam upierdolnąć przez łeb pałką.
Nic się nie stanie, oni tak lubią. Twardzi są, tak. Tak, a ten jest wyjątkowo twardy. No wiem. Korzystaj. Ja bym chciał wrócić tam do drużyny, powiedzieć jemu, że zrobiłem co mogłem. Powiedziała, że to przemyśli. I na tym, jak powoli oddalacie się od Ettinów i słyszycie ponownie dźwięki, jak zaczynają się dzikie harce i jakieś stukanie i zaczynacie jak najszybciej wychodzić z tamtej jaskini. I zakończymy dzisiejszą sesję. Wpadłem w jakiś szał po prostu pisania utworów na temat domów uciech, na temat domów miłości, na temat tej całej tajemniczości, z którą się wiążą wszystkie pokoje, do których wchodzą goście, zostawiają swoje tajemnice w zamian za kilka sztuk złota dla kobiet, które są w stanie zrobić wszystko. Tajemniczy dom uciech, zatem, moi drodzy. Jest w naszym mieście taki dom, gdzie każdy mężczyzna już spisał swój tom licznych przygód. Dom ten pełen wygód, ciepła, kobiet i wina, a na progu wita każdego uśmiechnięta mina. Z domu tego jęki, stęki i radości dźwięki. Lecz to nie koszary, nie dom, gdzie mieszka jakiś człowiek stary. To dom uciech wszelakich, który czeka na takich, co złota mają w nadmiarze. Tam każdy, w zależności od życzeń, podlega nagrodzie lub karze.